Dobry wieczór Państwu. To jest ten dzień, to jest ta niedziela, 17 września. Minęła godzina 18, a to oznacza, że wybiła godzina zero. Godzina debaty przedwyborczej, debaty bardzo szczególnej. No, w tym studiu pisze dzisiaj się historia. Po raz pierwszy w historii polskich kampanii wyborczych, po raz pierwszy w historii polskich mediów, wyłącznie kobiety będą dyskutować o tym, jak ma wyglądać Polska po wyborach. Bardzo się z tego cieszymy, naprawdę. I już teraz bardzo ciepło Państwa witamy. Przede wszystkim Państwa, naszych wiernych widzów, zapraszam na spędzanie z nami najbliższych minut i oczywiście witamy równie ciepło wszystkie uczestniczki naszej dzisiejszej debaty. Tomasz Walczak, Kamila Wieczycka. Zaczynamy. I to jest doskonały moment, żeby przedstawić uczestniczki naszej debaty. Na stanowisku numer 1 Katarzyna Kotula, Komitet Wyborczy Nowa Lewica. Dzień dobry Państwu. Na stanowisku numer 2 Katarzyna Suchańska, Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Na stanowisku numer 3 Urszula Nowogórska, Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga, Polska 2050, Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry Państwu, pozdrawiam wszystkich. Na stanowisku numer 4 Anna Bryłka, Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość. Dzień dobry. Na stanowisku numer 5 Aleksandra Gajewska, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni. Dzień dobry. I na stanowisku numer 6 Mirosława Stachowiak-Różecka, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Tu jeszcze Państwu należy się wyjaśnienie, dlaczego panie są ustawione w takiej kolejności. Odbyło się losowanie zgodnie z wszelkimi zasadami u Kamili w programie w piątek, więc tak zostały panie wylosowane i w takiej kolejności będą cię na pytania odpowiadać. I to już mamy jasne. To teraz, drodzy Państwo, ogólne zasady dzisiejszej debaty. Ona składa się, będzie się składać z czterech rund. Pierwsza runda to są pytania od nas, ode mnie i od Tomka do naszych uczestniczek. Runda numer 2 to będzie runda, w której uczestniczki wzajemnie będą sobie zadawać pytania. Runda numer 3, bardzo ważna, bo to Państwo przejmują pałeczkę i właśnie nasze kandydatki, nasze uczestniczki będą odpowiadać na losowo wybrane pytania od Państwa. I runda numer 4, każda uczestniczka ma czas na podsumowanie debaty. Jasne? Tak, myślę, że tak, scenariusz już znamy, możemy przejść do debaty. No i trzeba teraz wyjaśnić Państwu, jak będzie ta runda pierwsza dokładnie wyglądać. Będą 4 tury pytań do każdej uczestniczek. Każda uczestniczka ma dokładnie 60 sekund, żeby odpowiedzieć na zadane przeze mnie i przez Kamilę pytania. Oczywiście czas się skończy, będziemy przerywać, to lojalnie uprzedzamy. Tak, prosimy trzymać się czasu. Choć oczywiście nie jest go zbyt wiele, ale... Ale myślę, że się uda. No to co, zaczynamy, Kamila. Zaczynamy od Katarzyny Kotuli z Komitetu Wyborczego Nowa Lewica. Pierwsze pytanie do pani poseł. Według sondaży drożyzna to dziś jest nadal główna zmora Polaków. Według ekspertów ceny energii mogą wzrosnąć od nowego roku nawet o 70%. Dlatego też pytamy, jak skutecznie i szybko walczyć z rosnącymi cenami? Bardzo proszę, 60 sekund. Przede wszystkim należy zrobić wszystko, żeby środki z Krajowego Planu Odbudowy, za którymi głosowała Lewica, dwukrotnie dając szansę rządom Prawa i Sprawiedliwości, żeby w końcu sprowadzić je do Polski. Należy zakończyć konflikt z Unią Europejską. Potrzebujemy tych pieniędzy, potrzebują tych pieniędzy Polacy. Potrzebujemy ich, żeby dokonać inwestycji. Żeby dokonać inwestycji w obszarach zaniedbanych przez Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie 8 lat. Potrzebujemy transformacji energetycznej, potrzebujemy odejścia od paliw kopalnych, ale potrzebujemy przede wszystkim sprawiedliwej transformacji. Mamy konkretne propozycje, 700 ferm wiatrowych, mówimy o inwestycji w fotowoltaikę, mówimy o ściąganiu pieniędzy z rynku, mówimy o celowanych obligacjach inflacyjnych, także w OZE, czyli w te odnawialne źródła energii. Wszystko to, co Prawo i Sprawiedliwość przez lata ostatnie zatrzymało, należy dzisiaj przede wszystkim uruchomić, żeby celować w źródła wysokiej inflacji, w źródła drożyzny. Bardzo proszę, 5 sekund jeszcze zostało. Niesamowita dyscyplina. Właśnie trudno wyliczyć. Niesamowita, ale proszę bardzo, udało się. Dziękujemy pani Katarzynie Kotuli. Przechodzimy do pani Katarzyny Suchańskiej, bezpartyjni samorządowcy. To samo pytanie, jak skutecznie i szybko walczyć z rosnącymi cenami?
Bezpartyjni samorządowcy są za tym, by wprowadzić zerowy PIT dla wszystkich Polaków, nie tylko dla tych do 26 roku życia, ale bez względu na wiek. To pozwoli Polakom zarobić nawet 15% więcej każdego miesiąca. I nie będzie to z jałmużny państwa i nie na koszt przedsiębiorcy, ale z własnych wypracowanych pieniędzy. Ponadto jesteśmy za wprowadzeniem kwoty wolnej od podatku Belki do wysokości 100 tysięcy złotych dochodu. Ponadto uważamy, że nadal marże przedsiębiorstw energetycznych są bardzo wysokie. Średnia cena energii w sierpniu na rynku wynosiła 517 zł, podczas gdy przedsiębiorcy ulgowo płacili dzięki przyznanej przez państwo uldze 785 zł. Te marże przedsiębiorstw energetycznych nadal są bardzo wysokie, więc wymagają zamrożenia. No, bardzo pięknie. 6 sekund. A panie tak narzekały przed naszym spotkaniem, że czasu będzie mało. Teraz pora na panią Urszulę Nowogórską. Trzecia droga Polska 2050 Szymona Hołowni, PSL. Przypomnę raz jeszcze, jak skutecznie i szybko walczyć z rosnącymi cenami. Szanowni państwo, przede wszystkim pozwolić godnie zarobić Polakom. Przede wszystkim wzmocnić przedsiębiorców, wzmocnić polską gospodarkę. Doprowadzić do tego, żeby program odbudowy wreszcie mógł zostać uruchomiony. Wzmocnić służbę zdrowia, skrócić kolejki do specjalistów lekarskich. Myślę, że to jest właściwa droga, trzecia droga do tego, żeby rzeczywiście walczyć z inflacją, walczyć z drożyzną, pozwolić normalnie żyć Polakom. 37 sekund zostało. Nie chce pani wykorzystać tego czasu? Ja jestem zdecydowana. Dobrze, bardzo proszę. Dziękujemy bardzo. Pytanie to samo. Jak skutecznie i szybko walczyć z rosnącymi cenami? Pada adresem Anny Bryłki, Konfederacja. Prosimy. Przede wszystkim trzeba sobie przejrzeć przyczyny tejże inflacji. My jako Konfederacja, jako jedyna partia polityczna głosowaliśmy przeciwko ustawom covidowym, gdzie teraz płacimy opóźnioną fakturę za wejście w życie tych ustaw. Przede wszystkim trzeba zatrzymać wszystkie proinflacyjne programy, które są przegłosowywane przez wszystkie partie poza nami. 800 plus, wielki deficyt budżetowy, który również przyczyni się w kolejnym roku do wzrostu inflacji, obniżka stóp procentowych, bardzo duża podwyżka płacy minimalnej. Te wszystkie czynniki spowodują, że w kolejnym roku będziemy mieć podwyżkę inflacji, a nie jej spadek. Program Konfederacji jest jasny, jest prosty, jest przejrzysty. Proste i niskie podatki, koniec z niestabilnością, nieprzewidywalnością prawa podatkowego, likwidacja 15 podatków, między innymi takich jak podatek cukrowy, opłata mocowa, ustawy tanie paliwo, ulga kredytowa, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, uwolnienie energii Polaków, nie kara za pracę, ale właśnie nagroda za pracę. I te wszystkie projekty przyczynią się realnie do obniżenia inflacji. Dziękuję bardzo. Co do sekundy. Teraz pora na Aleksandrę Gajewską, Komitet Koalicyjny Wyborczy. Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni. Bardzo proszę. W Polsce inflacja wciąż jest dwucyfrowa. Kiedy Litwa, Łotwa, Estonia, to jest inflacja na poziomie 4-6%. Te kraje, tak jak i Polska, wciąż są tak naprawdę w ekspozycji na skutki tego, co dzieje się w Ukrainie. Oni potrafią radzić sobie z skutkami tego kryzysu, my nie. Powinniśmy. Nie radzimy sobie z tym również dlatego, że wciąż nie ma u nas środków z KPO i powinny one pracować. Powinny one pracować na Polki i na Polaków. Powinniśmy wykorzystać te środki, żebyśmy mogli inwestować w energetykę. Powinniśmy zamrozić ceny gazu. Powinniśmy pozwolić Polakom inwestować w fotowoltaikę. Powinniśmy tworzyć farmy. Powinniśmy pozwolić Polakom, żeby powstawały wiatraki. Zostały one absolutnie zamrożone przez rządy Prawa i Sprawiedliwości, właściwie z dnia na dzień. Wszystko jest na stole, mogłoby funkcjonować, PiS to zaprzepaścił. Liczymy na to, że nasze rządy pozwolą Polakom i Polkom funkcjonować. I Mirosława Stachowiak-Różecka, Prawo i Sprawiedliwość, to samo pytanie. Jak skutecznie i szybko walczyć z rosnącymi cenami? Szanowni państwo, no z putinflacją walczymy już od wielu miesięcy. Dobrze wiemy, co jest przyczyną tej inflacji i skąd ona się bierze. I staramy się Polaków w tej trudnej sytuacji wspierać między innymi tarczami osłonowymi, dodatkami i zamrożeniem cen. Będziemy to dalej kontynuować, jeśli będzie taka potrzeba. Oczywiście wszystko, co robimy, jeśli chodzi o wynagrodzenia, o płace, to jest polityka, którą prowadzimy od kilku lat, to również będziemy kontynuować, czyli wzrost płac.
płac. Będziemy oczywiście, szanowni państwo, utrzymywać sytuację, która również zapobiega tej trudnej sytuacji, jak na przykład kwestia bezrobocia. Przypomnę, najniższe bezrobocie w Europie. To wszystko jest nasza praca, wieloletnia praca i z tą trudną sytuacją sobie radzimy. Będziemy utrzymywać tempo wzrostu gospodarczego. Jednym słowem, zrobimy wszystko jak dotąd, żeby troszczyć się o Polaków w tej trudnej sytuacji, wspierać ich w tej trudnej sytuacji i po prostu zachowywać się jak państwo, które... Bardzo dziękuję. Dziękuję. Mirosława Stachowiak-Różecka, Prawo i Sprawiedliwość. Teraz czas na pytanie numer dwa. Ponownie Katarzyna Kotula, Komitet Wyborczy Nowa Lewica. Polska zajmuje 23. miejsce w Unii Europejskiej pod względem wskaźnika równouprawnienia płci. To jest spadek o 9 miejsc w porównaniu z rokiem 2010. Czy, a jeżeli tak, to jak go poprawić? Po pierwsze, luka płacowa. Lewica złożyła taką ustawę o likwidacji luki płacowej, ale walcząc o prawa pracownicze, walczymy także z dyskryminacją kobiet i z dyskryminacją matek na rynku pracy, bo w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości do takiej dyskryminacji dochodzi. Interweniowaliśmy w Kauflandzie, kiedy Jola Żołnierczyk, działaczka związkowa, była dyskryminowana ze względu na to, że jest kobietą, ze względu na to, że jest matką, więc na pewno wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy, tak żeby na rynku pracy te nierówności zlikwidować. Nierówności w innych obszarach dotyczą też praw reprodukcyjnych, przede wszystkim dostępu do ochrony zdrowia, dostępu do ginekologa. I tutaj mamy szereg ustaw pod pakietem Bezpieczna Polka, które także do tych obszarów się odnoszą. A jeśli chodzi o rynek pracy jeszcze, to w czasie, kiedy wchodziła do Polski dyrektywa i procedowaliśmy ustawę o dyrektywie Work-Life Balance, to te przepisy, które proponowało Prawo i Sprawiedliwość, także dyskryminują matki, bo to spojrzenie na matkę zawsze jest takie, że to jest ta opiekunka, to jest ta osoba, która zostaje w domu, opiekuje się starszymi, chorymi dziećmi. Katarzyna Suchańska, bezpartyjni samorządowcy. To samo pytanie. Jak poprawić ranking równouprawnienia płci? Pierwszym krokiem powinna być szybka i należyta implementacja dyrektywy unijnej dotyczącej ilości kobiet w zarządach spółek oraz ilości kobiet zajmujących stanowiska kierownicze. Ponadto nasz program mówi o tym, że należy wspierać kobiety w tym, by nie musiały wybierać, czy być dobrą matką, czy aktywną zawodowo kobietą. To będzie wstęp do tego, by szanować kobiety na rynku pracy, by były równymi partnerami. By tak się stało, kobiety muszą mieć zapewnioną możliwość opieki nad ich dziećmi. Dlatego proponujemy ulgi dla pracodawców, którzy zapewnią miejsca w żłobkach i przedszkolach w pobliżu miejsca pracy. Ponadto chcemy wspierać kobiety w trudzie macierzyństwa poprzez danie dzieciom bezpłatnych i zdrowych posiłków w szkołach. Kolejnym etapem jest również wprowadzenie do badań medycyny pracy, badań z zakresu diagnostyki kobiety, jak cytologia. Bardzo dziękujemy. Urszula Nowogórska, Trzecia Droga. Przypomnę raz jeszcze, według sondaży, według badań, 23 miejsce w Unii Europejskiej pod względem wskaźnika równouprawnienia płci zajmuje Polska. Czy ten wskaźnik poprawić, a jeżeli tak, to w jaki sposób? Szanowni państwo, kobiety w Polsce są dobrze wykształcone i są pracowite. Są tak naprawdę osobami, które w stosunku do innych państw rzeczywiście zarabiają około 30% mniej w stosunku do mężczyzn. Musimy poprawić możliwość zarobkowania kobietom. Musimy dać im możliwość powrotu na to samo miejsce pracy w momencie, kiedy odchodzą, kiedy rodzą małe dzieci. Musimy dać im poczucie bezpieczeństwa, poczucie wartości. Musimy pozwolić, żeby były zdrowe, bo zdrowa kobieta to zdrowa rodzina. Dlatego, moje drogie panie, rzeczywiście musimy jeszcze wiele zmienić. Ja mówię może troszkę krócej, ale ja oczekuję od siebie i od państwa również szybkich, zdecydowanych działań. Dlatego szybkie i zdecydowane odpowiedzi właśnie mieszczą się w tym czasie, który państwo wyznaczyliście. 30 sekund niecałe zostało, rozumiem, że tak jest. Idziemy dalej. Dobrze, Anna Bryłka, Konfederacja Równość Płci. Konfederacja ma najlepszy program dla kobiet. Odpowiada on rzeczywiście istniejącym problemom kobiet w Polsce. Stawiamy na rozwój kobiet zawodowy, rozwój osobisty i gwarantujemy kobietom bezpieczeństwo. Rozwój zawodowy to przede wszystkim nasz program gospodarczy. Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Mnóstwo kobiet prowadzi mikroprzedsiębiorstwa i potrzebują tego wsparcia i potrzebują tego impulsu, żeby móc tą działalność prowadzić. Rozwój osobisty.
To nasz bon edukacyjno-opiekuńczy dla matek, którym mogą od pierwszego roku życia matki tutaj swobodnie funkcjonować, łącząc to z pracą, łącząc to z życiem osobistym. No i bezpieczeństwo. To, co się dzieje w Europie Zachodniej, czyli i to, co się zaczęło już powoli dziać również w Polsce, bezpieczeństwo kobiet. Naszym podstawowym postulatem jest również to, żeby polska kobieta mogła bezpiecznie wieczorem wyjść z domu, żeby mogła się czuć bezpiecznie w przewozach realizowanych na aplikacje, bo dzisiaj tego bezpieczeństwa niestety jest już wobec... Bardzo dziękujemy. Teraz kolejna Aleksandrę Gajewską, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę, 60 sekund. Kobiety stanowią ponad połowę społeczeństwa, a kobiety w połowie gmin nie mają dostępu do ginekologa, w połowie gmin nie mają zapewnionej opieki dzieci w żłobkach. I jeśli o nas chodzi, to uważamy, że koniec z luką płacową. Nie może być tak, że kobieta pracująca na tym samym stanowisku nie zarabia tej samej kwoty. Obniżymy podatki. Każda osoba, która zarabia 6 tysięcy złotych brutto, zaoszczędzi 3600 zł. Praca musi się opłacać i będzie się opłacać. Będzie się opłacała każdej kobiecie, która będzie chciała wrócić na rynek pracy. Dostanie ona od nas 1500 zł. Będziemy aktywizować mamy do tego, żeby wróciły do pracy. Dostęp do ochrony zdrowia, dostęp do ginekologa, żłobek w każdej gminie. I pakiet praw kobiet. Dostęp do bezpłatnej aborcji, dostęp do antykoncepcji awaryjnej, dostęp do antykoncepcji hormonalnej, bezpłatne in vitro i, szanowni państwo, edukacja seksualna. Szanujmy kobiety. Kobiety są naprawdę zaangażowane. Dziękujemy bardzo. I gotowe do tego. I tę turę pytań kończy Mirosława Stachowiak-Różecka, Prawo i Sprawiedliwość. W końcu więc trochę nawet jestem zaskoczona. Nie wiedziałam, że prawo do aborcji jest związane z tym wskaźnikiem i równouprawnieniem, o które państwo pytacie. Zresztą szczerze mówiąc, nie wiem, może to na przykład podnoszenie czy zrównanie wieku emerytalnego do 67 roku życia są przedstawicielki tutaj PSL-u i Platformy Obywatelskiej. Może to znaczy właśnie to równouprawnienie. Ale szanowni państwo, fakty. Luka płacowa w Polsce, jeśli chodzi o różnicę między mężczyzną a kobietą, jest jedną z najniższych w Europie i wynosi 4,5%. W tej sprawie wyprzedza nas tylko Belgia, Luksemburg, Włochy i Rumunia. Różnica na korzyść tych, które pracują w przedsiębiorstwach publicznych, jest jeszcze mniejsza, bo to jest mniej więcej 2,3%. Rzeczywiście większa jest w sektorze prywatnym i to jest pewnie obszar, o którym warto rozmawiać z przedsiębiorcami, jak tą sytuację zmieniać. Także fakty, a nie opowieści o całym świecie. Jesteśmy naprawdę w czołówce, jeśli idzie o równouprawnienie pracy mężczyzn i kobiet. Przypomnę, luka 4,5%. Bardzo dziękujemy. Ja jeszcze paniom tylko wszystkim przypominam, że będzie w dalszej części naszej debaty czas na zadawanie pytań i wzajemną komunikację, więc teraz bardzo prosimy o to, żeby po prostu odpowiadać na pytania. Tomku, teraz trzecia runda. Już trzecia runda. A właściwie tura naszych tura. Pytań. Tak, to się zgadza. I pytanie trzecie tradycyjnie zaczyna odpowiadać pani Katarzyna Kotula, Nowa Lewica. Pytanie brzmi tak. Polska boryka się z najniższą dzietnością od II wojny światowej. W latach 2013-2016 dzięki metodzie in vitro urodziło się ponad 22 tysiące dzieci. Czy refundacja in vitro jest receptą na kryzys demograficzny? Zdecydowanie refundacja in vitro. Należy brać przykłady z dobrych państw. W Czechach obserwowaliśmy krótkotrwały, ale jednak boom demograficzny. Tam były dobre rozwiązania. Widzieliśmy, że prawie 8% dzieci z tego boomu demograficznego w Czechach rodziło się z metody in vitro, więc metoda in vitro powinna być gwarantowana, powinna być finansowana przez państwo. Likwidacja zakazu aborcji, bo zakaz aborcji powoduje dzisiaj, że kobiety boją się zachodzić w ciążę, nie chcą zachodzić w ciążę, nie decydują się na założenie rodziny. Ale tak, ale ten boom demograficzny, który obserwowaliśmy w Czechach, był także widzialny dlatego, że tak zwane late mothers, czyli matki, które rodziły później, po 30 rokiem życia, przed 40 rokiem życia, miały dobrą opiekę medyczną, decydowały się na swoje pierwsze dziecko i też to do tej puli się składało. Obserwowaliśmy też boom na Wyspach Brytyjskich, kiedy Polki, które wyjeżdżały, rodziły tam dzieci, ale tutaj na to rodzicielstwo się nie decydowały. Skuteczna polityka społeczna, likwidacja zakazu aborcji, refundowane in vitro, wsparcie dla kobiet w ciąży, otoczenie ich opieką, ale także lepszy rynek pracy dla kobiet i tanie mieszkania na wynajem. Bardzo dziękujemy. Teraz to samo pytanie do pani Katarzyny Suchańskiej, bezpartyjni samorządowcy. Przypomnę raz jeszcze, czy refundacja in vitro jest receptą na kryzys demograficzny? To pytanie można by zadać jeszcze inaczej. Czy Polskę stać na to, by nie funkcjonował w naszym kraju program refundacji in vitro? Moim zdaniem nie. Powinniśmy brać przykład z takich krajów jak Francja, czy właśnie przytoczone Czechy,
gdzie współczynnik dzietności jest jednym z najwyższych w Europie. Dzieje się to między innymi dzięki temu programowi. Z tych danych, które ja posiadam, wynika, że we Francji około 4% dzieci, a w Czechach około 6% dzieci rodzi się właśnie dzięki temu programowi. Powinniśmy wyzbyć się uprzedzeń i korzystać z najlepszych, z przebadanych naukowo metod. A chyba najskuteczniejszą metodą leczenia niepłodności jest właśnie in vitro. Powinniśmy iść z duchem czasu i wyzbyć się uprzedzeń. Dziękujemy bardzo. 10 sekund w zapasie. Tak jest. Przechodzimy do pani Urszuli Nowogórskiej, PSL. Trzecia droga. Tak, krótko mówiąc. Bardzo prosimy, 60 sekund. To samo pytanie. Dokładnie. Tak. Szanowni Państwo, w Polsce w tym roku urodziło się i w stosunku do poprzedniego roku urodziło się najmniej dzieci po II wojnie światowej. To jest sytuacja dramatyczna, dramatyczna demografia, która nie wskazuje dobrych współczynników na przyszłość. Dlatego i ja, i moje ugrupowanie jesteśmy za finansowaniem in vitro, jesteśmy za finansowaniem w 100% przez budżet państwa i jesteśmy za finansowaniem nie jako programu, tylko jako procedury medycznej. Uważamy, że polskim rodzinom należy pozostawić wybór. Każdy, kto chce z tego sposobu leczenia niepłodności skorzystać, powinien mieć taką możliwość. Bardzo dziękujemy. 24 sekundy zapasu. To teraz pora na panią Annę Bryłkę, Konfederacja. Bardzo proszę. Czy, raz jeszcze przypomnę, refundacja in vitro jest receptą na kryzys demograficzny? Refundacja in vitro na pewno nie jest receptem na kryzys demograficzny, z którym obecnie mierzy się Polska. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Tych czynników i przyczyn bardzo niskiej dzietności w Polsce pewnie jest bardzo wiele. Natomiast na niewiele jako my, jako politycy mamy wpływ, ale na to, na co mamy wpływ, powinniśmy wpłynąć. I to jest po pierwsze stabilność, pewność przewidywania zatrudnienia, dobre warunki, jeśli chodzi o utrzymanie dzieci, dobre warunki, jeśli chodzi o przewidywalność prawa i tak dalej. Wszystko, co się wiąże z systemem rynku pracy. Druga część to jest system edukacji właśnie dla małych dzieci, czyli to, co my proponujemy, czyli bon opiekuńczo-edukacyjny. Ale to, co najważniejsze i to, co my zrobiliśmy też w czasie pandemii, powołaliśmy zespół opieki okołoporodowej, bo okazuje się, że nasz niewydolny system ochrony zdrowia, i na to też mamy odpowiedź w postaci likwidacji monopolu NFZ, być może również jest odpowiedzią na to, żeby zwiększyć dzietność w Polsce, żeby poprawić dostęp kobiet do ochrony zdrowia, no i zapewnić im bezpieczeństwo. Dziękujemy bardzo. Teraz głos oddajemy pani Aleksandrze Gajewskiej, Koalicja Obywatelska. Tak, dla in vitro jest to najskuteczniejsza metoda walki z niepłodnością. Ponad 500 000 ludzi podpisało się pod projektem obywatelskim, pod którym były zbierane podpisy. I powiem Państwu tak, nie może być tak, że tylko bogatych stać dzisiaj na to, żeby kiedy nie mogą mieć dziecka, sfinansować taką procedurę. Nie może być tak, że jest bariera finansowa, żeby powiększyć rodzinę w takiej sytuacji. Chcemy, żeby było to finansowane z budżetu państwa. I mam takie porównanie, które pozwoliłam sobie przygotować. Narodowy program prokreacji kosztował 46 milionów złotych. Powstały z tego 294 ciąże i z tego bardzo się cieszymy. Natomiast jedna ciąża kosztowała nas 156 tysięcy. Porównując rządowy program in vitro, który współtworzyła Platforma Obywatelska, koszt 250 milionów złotych, 11 tysięcy złotych, jedna ciąża. Wybieramy in vitro. Tak dla in vitro. Bardzo dziękujemy. Bardzo. Teraz pora na panią Mirosławę Stachowiak-Różecką, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni Państwo, ja nie chciałabym, żeby stawiać sytuację, czy tą propozycję i rozmawiać o in vitro, czy o niepłodności w taki sposób, że przeznaczmy pieniądze na in vitro, a wobec tego nie przeznaczajmy, bo tak właśnie pani sugeruje, na przykład na leczenie endometriozy, która jest przyczyną niepłodności. Więc no, my mówimy jasno, oczywiście w pierwszej kolejności musimy stawiać na te działania i na ośrodki, które leczą niepłodność i to jest fundowane i finansowane ze środków publicznych. Natomiast jeśli chodzi o in vitro, nie jest to metoda leczenia niepłodności, tylko metoda zajścia w ciążę. I tak tą sprawę zostawmy. Nie stawiajmy kobiet w takiej sytuacji, że mają na przykład zrezygnować z leczenia niepłodności z powodu endometriozy na rzecz zafundowania i zrefundowania in vitro, bo są dwie różne rzeczy, szanujmy się. My zrobiliśmy wiele dla rodzin w Polsce i dla demografii. Wszystkie kolejne programy temu służą. Niestety są też zmiany kulturowe po prostu. Dziękujemy bardzo. To koniec trzeciej tury pytań naszych. I teraz numer 4. Tak jest. Rozpoczynamy. Kamilo. Pytanie numer 4. Katarzyna Kotula, Nowa Lewica jako pierwsza. Jak według pani powinno się rozwiązać kwestię aborcji?
Czy powinna być dopuszczalna, a jeżeli tak, to w jakich przypadkach? Bardzo konkretnie poprosimy. 60 sekund. Lewica złożyła dwie ustawy. Aborcja legalna, bezpieczna, darmowa i dostępna do 12 tygodnia, bez podawania przyczyny, po 12 tygodnia w przypadku, jeśli płód obarczony jest wadą, w tym wadą letalną, w późniejszym okresie także, jeśli zagrożone jest zdrowie i życie matki, czyli tak jak prawo wygląda dzisiaj. Droga do liberalizacji najprościej prowadzi przez ustawę o dekryminalizacji, usunięcie artykułu 152 kodeksu karnego, czyli nie karanie tych, którzy kobiecie pomagają, bo dzisiaj kobieta nie jest karana za to, że robi sama aborcję za pomocą na przykład tabletek. Wydaje nam się dzisiaj, że nie jest dobrym rozwiązaniem, żeby iść w kierunku referendum. Nie zgadzamy się na referendum. To jest najgorszy możliwy wybór. Trzeba doprowadzić do dekryminalizacji, a kiedy zmieni się prezydent, kiedy zmieni się Trybunał Konstytucyjny, wprowadzić legalną, bezpieczną, darmową i dostępną aborcję, dostęp do środków antykoncepcyjnych, ale także zmienić ten przepis o tabletce dzień po i o tym, że dzisiaj potrzebujemy recepty na tabletkę dzień po, tak żeby ona była dostępna po prostu bez recepty. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Teraz pytanie o aborcję, o jej dopuszczalność. Jeśli tak, to w jakich przypadkach? Pytamy panią Katarzynę Suchańską, bezpartyjni samorządowcy. Środowisko bezpartyjnych samorządowców stoi na stanowisku, że przynajmniej kompromis aborcyjny, który funkcjonował od 1993 roku, a został zniesiony przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego w 2020, powinien zostać przywrócony. Moim zdaniem kobieta powinna mieć jednak szersze uprawnienia. Jesteśmy Europejkami i powinniśmy w związku z tym mieć takie prawa jak większość innych Europejek. To znaczy kobieta powinna mieć prawo do aborcji do 12 tygodnia ciąży. Aborcja nie jest łatwą decyzją, ale kobieta powinna mieć prawo wyboru. Inne stawianie tego stanowiska jest rzeczą nieludzką. Bardzo dziękujemy. 15 sekund w zapasie i teraz pora na panią Urszulę Nowogórską, Trzecia Droga. Oczywiście przypominam, dopuszczalność, a jeżeli tak, to w jakich przypadkach aborcji? Bardzo proszę, 60 sekund. Ja jestem, szanowni państwo, obrońcą życia, jestem przeciwnikiem aborcji, natomiast uważam, że kompromis aborcyjny, który obowiązywał w Polsce, dawał możliwość wyboru kobiecie w przypadku, kiedy stwierdzono przez zespół konsylium lekarskie wadę letalną u płodu, kiedy istniało zagrożenie życia kobiety i kiedy ciąża powstała w wyniku gwałtu. Uważam, że te sytuacje, te przypadki powinny kobietom dać możliwość podjęcia decyzji, podjęcia konkretnego wyboru wedle własnego sumienia. Natomiast uważam, że oprócz tych tematów, o których tutaj w tej chwili mówimy, należy bardzo mocno wzmocnić opiekę okołoporodową i przyspieszyć niejednokrotnie procedurę cięcia cesarskiego. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Teraz czas na panią Annę Bryłkę, Konfederację. Prosimy. Stanowisko Konfederacji jest jasne. Stoimy na stanowisku ochrony życia nienarodzonego. Uważamy, że zlikwidowanie i w ogóle orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przesłanki eugenicznej jest zgodne z stanem faktycznym, to znaczy nie powinno dochodzić do zabicia nienarodzonego dziecka z powodu podejrzenia wady, z powodu podejrzenia jakiejś choroby, jakiejś niepełnosprawności. Polskie prawo przewiduje przesłankę przerwania ciąży w momencie zagrożenia zdrowia i życia kobiety. I taki jest stan faktyczny. I my z tym stanem faktycznym po prostu się zgadzamy. I tak jak powiedziałam, stoimy na stanowisku ochrony życia nienarodzonego. Nikt z nas nie ma prawa odebrać życia dziecku nienarodzonemu. Zostało 17 sekund. Wykorzystujemy? Nie, dobrze. To dziękuję. Bardzo dziękujemy. To teraz pora na Aleksandrę Gajewską, Koalicja Obywatelska. Aborcja powinna być w Polsce legalna, dostępna, bezpłatna i bezpieczna. W każdej placówce medycznej, bez lekarza, który zasłoni się klauzulą sumienia. To kobieta powinna decydować o tym, co zrobi w przypadku ciąży. I do 12 tygodnia w każdym przypadku powinna mieć prawo do decyzji. Jeżeli chodzi o statystyki dotyczące aborcji w Polsce, to praktycznie jej dzisiaj nie ma. W drugim roku obowiązywania tego drakońskiego prawa według Ministerstwa Zdrowia w Polsce wykonano 161 aborcji. To prawie 10 razy mniej niż w poprzednich latach. Uważam, że antykoncepcja awaryjna powinna być w Polsce dostępna bez recepty, a antykoncepcja hormonalna powinna być dostępna właściwie u każdego lekarza i powinna zostać wprowadzona edukacja seksualna. W atlasie antykoncepcji Polska wyróżnia się bordowym kolorem. Jest najgorszy. Dziękujemy bardzo. Bardzo. Dziękujemy. Teraz prosimy o odpowiedź panią Mirosławę Stachowę-Krużecką. Kwestia aborcji. Państwo, aborcja i rozmawianie o aborcji w 21
XXI wieku w Europie, w sercu Europy, to jest dla mnie największy wstyd i hańba. Coś, co wymyślili bolszewicy tak naprawdę przed 100 laty i uregulowali, i staje się ciągle, jest gorącym tematem w XXI wieku, gdzie tak naprawdę powody, które kiedyś były być może rzeczywiście jakieś uzasadnione, żeby się na aborcję decydować, dzisiaj tak naprawdę nie istnieją. Ani te ekonomiczne, ani społeczne, ani żadne inne. Więc to jest wstyd, że o tym rozmawiamy. Druga rzecz, którą chcę powiedzieć, zwłaszcza do pań, które popierają aborcję, że jest to coś niezwykle niesprawiedliwego, co robicie. A więc wymawiacie młodym dziewczynom, że aborcja jest fajna i to nic takiego. Zupełnie nie licząc się z tym, że one nawet jeśli zdecydują się na zabicie dziecka, nadal pozostaną matkami do końca życia i zostaną z tym prawdopodobnie same. I ostatnia rzecz, szanowni państwo, konstytucja. Jest jak jest, to jest w konstytucji wymyślonej, zatwierdzonej przed laty, nie przez Prawo i Sprawiedliwość. Także trzeba zmienić konstytucję. Bardzo dziękujemy. I ta odpowiedź, drodzy państwo, kończy pierwszą rundę naszego dzisiejszego spotkania, naszej dzisiejszej debaty. Nie przedłużamy więc i zapraszamy państwa na rundę numer 2. No, skoro już emocje sięgają zenitu, to teraz będzie jeszcze bardziej gorące i chyba to studio zapłonie za chwilę, bo w drugiej rundzie to uczestniczki naszej debaty będą nawzajem siebie przepytywać. Każda uczestniczka zadaje 3 pytania dowolnej uczestniczce debaty. Mają 30 sekund, żeby to pytanie zadać. Wskazana uczestniczka ma 90 sekund na odpowiedź. No i jeszcze zostaje 60, przepraszam, na emocje. Tak jest. I 30 sekund na ripostę mamy jeszcze osoby pytającej. Nie wiem, chyba wszystko jest jasne. 30, 60, 30. Łatwo tak zapamiętać. Jest. To ruszamy. Panie gotowe? Gotowe. Tak widzę po wam. Katarzyna Kotula, Nowa Lwica. Proszę zadać pytanie dowolnie wybranej uczestniczce. Przypomnę raz jeszcze. 30 sekund pani ma na zadanie tego pytania. Pytanie do przedstawicielki Konfederacji. Liderzy pani partii wielokrotnie mówią o tym, że chcieliby karać kobiety za aborcję. Mówią o 10 latach więzienia. Chcę zapytać panią, czy kobiety Konfederacji, polityczki Konfederacji także wspierają ten postulat. Jaka kara jest według państwa adekwatna, jeśli kobieta wykona aborcję w państwa mniemaniu, bo my uważamy, że nie powinna być karana. I także jaką karę przewidują państwo w swoich propozycjach dla osoby, która pomaga kobiecie, czyli dla matki, dla mężczyzny, dla przyjaciółki, dla koleżanki. Anna Bryłka, bardzo proszę, 60 sekund na odpowiedź. Nigdy nie było takiego postulatu Konfederacji. Indywidualne wypowiedzi naszych liderów nie są programem partii. Program partii jest jasno określony. My chcemy utrzymania stanu faktycznego, tak jak powiedziałam w poprzedniej wypowiedzi. I tutaj z naszej strony nie ma żadnej zmiany. Bardzo proszę, 30 sekund jeszcze na ripostę, jeżeli były chce pani wykorzystać. Były 3 wypowiedzi posłów. Przypominam także, że posłowie Konfederacji wraz z posłami Prawa i Sprawiedliwości i także posłankami Prawa i Sprawiedliwości podpisali się pod tym wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, który zmienił obowiązujące w Polsce prawo, zaostrzył je. I dzisiaj tak naprawdę nie macie państwo żadnej propozycji dla tych kobiet, które nie mają dzisiaj wyboru i muszą albo wyjechać za granicę, żeby przerwać ciążę, jeśli płód jest uszkodzony, albo muszą urodzić w Polsce, dlatego że nie mają dzisiaj wyboru, a wasi liderzy mówią o tym, że chcą te kobiety jeszcze karać, jeśli zdecydują się na przerwanie ciąży. Dziękujemy bardzo. Teraz panią Katarzynę Suchańską prosimy o wskazanie, kogo pytamy. To może kontynuując, pani poseł Konfederacji. Bardzo proszę. Proszę bardzo, czekamy na pytanie. 30 sekund ma pani na zadanie pytania. Jakiś czas temu z internetu zniknął co prawda pakiet 100 ustaw Mentzena, na które powoływała się przed chwilą pani poseł. Tych ustaw co prawda było 104, więc jakieś problemy z liczeniem się pojawiły. W tych ustawach pojawiły się zapisy dotyczące nierozerwalnych małżeństw, zakazu rozwodów, przyzwolenia na bicie dzieci, czy też likwidacji szkół w małych miejscowościach. Czy zgadza się pani i popiera takie rozwiązania? Dziękuję Anna bardzo. Bryłka? I odpowiada pani Anna Bryłka. Katarzyna, słuchaj. Pani Katarzyno, nie było czegoś takiego jak zezwolenia na bicie dzieci i proszę tutaj nie wprowadzać w błąd naszych widzów. Ja przypomnę, że 100 ustaw Sławomira Mentzena nie było nigdy programem Konfederacji. To były tylko i wyłącznie autorskie projekty Sławomira Mentzena. Program Konfederacji w całości jest dostępny na stronie konfederacja.pl. Tam jest cały pakiet naszych programów od 2018 roku. 2019 rok, Polska dla Ciebie, Polska na nowo, nowy porządek, no i obecna tutaj ze mną Konstytucja Wolności. To jest nasz program, a nie to, co się pojawia w przestrzeni publicznej, to, co mówią, to, co w ogóle jest przeklikane przez i zmanipulowane przez wiele redakcji, co w ogóle nie miało nigdy miejsca.
Dziękujemy. Teraz czas na ripostę pani Katarzyny Suchańskiej. Jest mi przykro, że pani jako kobieta od tych teorii się nie odcina. Ja powołuję się na konkretne zapisy ustawy 103, w której jest prawo do stosowania lekkich kar cielesnych, które nie powodują nadmiernego cierpienia. Kto pani zdaniem oceni, czy cierpienie dziecka było nadmierne? Tu już nie ma czasu teraz na odpowiedź. Przypomnę, jeszcze będzie czas na swobodne wypowiedzi, więc wtedy będą panie mogły do tego tematu wrócić. Teraz pani Urszula Nowogórska, Trzecia Droga. Proszę o wskazanie uczestniczki, której chce pani zadać pytanie. I o pytanie oczywiście. Żeby dać oddech koleżance po mojej lewej stronie, poproszę panią poseł z PiS-u. Szanowna pani poseł, czy podpisalibyście się pod postulatem Polskiego Stronnictwa Ludowego o zwrocie kosztów poniesionych za prywatne wizyty u specjalistów w przypadku, kiedy te wizyty, kiedy oczekiwanie na wizytę lekarską wynosi więcej niż 60 dni. Pani poseł, jak państwo przegrywaliście wybory w 2015 roku, finansowanie ochrony zdrowia było na poziomie 70 miliardów złotych. Dzisiaj to jest 170 miliardów złotych. Robimy wszystko, żeby tworzyć i służyć Polakom jak najlepszą, publiczną i dostępną służbą zdrowia i tą drogę będziemy kontynuować. Natomiast każdy poważny postulat, a ten jednak jest poważny, bo w tej kampanii jest wiele zupełnie niezwykłych i niepoważnych. Być może rzeczywiście zupełnie na poważnie warto rozważyć i przeanalizować, zastanowić się nad kosztami i po prostu na ten temat rozmawiać w przyszłej kadencji, jeśli będzie taka możliwość. Jednak podkreślam, stawiamy przede wszystkim na dostępną i publiczną ochronę zdrowia. Bardzo dziękujemy. Czas na ripostę. Pytanie nie jest przypadkowe, dlatego że ja przy swoim biurze poselskim powołałam zespół ekspercki do spraw senioralnych. I seniorzy, którzy do mnie przychodzą, dzielą się różnymi swoimi doświadczeniami, mówią, że niejednokrotnie na wizytę u specjalisty, kardiologa, okulisty, urologa muszą czekać ponad 4 miesiące. Stąd właśnie to moje pytanie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Anna Bryłka, już chwilę odpoczęłam. I teraz ma szansę zadać pytanie uczestniczkom debaty. Do Koalicji Obywatelskiej pytanie, tutaj do pani poseł. Z jednej strony Koalicja Obywatelska tworzy kluby, buduje taką prorolniczą narrację, wciąga na listy pana Kołodziejczaka, a z drugiej strony zaproponowaliście szóstkę dla zwierząt, gdzie znajdują się takie zapisy jak między innymi zakaz chowu klatkowego, zakaz zwierząt na futra, hodowli zwierząt na futra, zakaz odstrzału dzików, gdzie wszyscy sobie zdajemy sprawę, że odstrzał dziku jest szansą na walkę z ASF. To jakie jest wasze stanowisko w sprawie? Pani Aleksandra Gajewska, prosimy o odpowiedź. Czyli wszyscy zdają sobie absolutnie dzisiaj sprawę z tego, że przemysł futrzarski jest przemysłem schyłkowym. I również te osoby, które prowadzą ten przemysł, to wiedzą. I dzisiaj tak naprawdę trwają, można powiedzieć wprost, negocjacje, ile mają czasu na to, żeby tę działalność zamknąć i jakie otrzymają rekompensaty. I ja pracując w Komisji Ochrony Środowiska akurat jestem tą posłanką, która uważa, że to jest przemysł brutalny, przemysł, w którym zabija się zwierzęta i nie jest to potrzebne, żeby nosić futra. Nikomu to nie jest potrzebne. Jestem przeciwko również ubojowi rytualnemu i myślę, że jest duża grupa wewnątrz Koalicji Obywatelskiej, żeby się temu sprzeciwić. Stawiamy uczciwe warunki, żeby dać tym przedsiębiorcom rekompensaty, dać im czas, żeby się przebranżowić. Uczciwe warunki. Dyskutujemy, siadamy, nikogo nie wykluczamy. To są rzeczy, które... Dziękuję bardzo. Czas minął. Pora na ripostę. Pani poseł, zakaz chowu klatkowego to jest likwidacja konkretnych sektorów, nie tylko ferm zwierząt futerkowych, to jest likwidacja takich sektorów jak drób, jak trzoda chlewna. Zakaz odstrzału dzików to jest likwidacja trzody chlewnej z powodu ASF w Polsce. No i właśnie takim stanowiskiem zagłosowaliście też za zakazem uboju religijnego w 2020 roku, zgodnie z PiS-em. Tak, takie samo głosowanie przeciwko polskim rolnikom, więc żadnej twarzy rolniczej czy żadnego postulatu rolników po prostu nie reprezentuje. Dziękujemy bardzo. Teraz pytanie wybranej uczestniczce zadaje pani Aleksandra Gajewska, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Ja mam pytanie do przedstawicielki władzy i chciałam panią zapytać o wizy. Czy ma pani wiedzę na temat tego, w jakiej cenie były sprzedawane nastraganie przed oknami polskich konsulatów zarządów PiS-u? Kto z ludzi PiS-u korzystał materialnie na przerzucie rekordowej liczby migrantów przez Polskę? Dlaczego zdymisjonowaliście tylko wiceministra Wawrzyka, a nie ministra Rała
który jest jego wierzchnikiem. Kto weźmie odpowiedzialność za to, co robicie z migrantami? Mirosława Stachurzecka, proszę. Widzi pani, to jest właśnie różnica standardów. Z informacji, jakie do nas docierają, medialnych, bo ja nie mam dostępu do żadnych innych, wiemy już, że kontrowersje czy śledztwo dotyczy mniej więcej około 300 wydanych decyzji. Więc oczywiście nasze standardy są takie, że jesteśmy zdeterminowani, żeby to sprawdzić, wyjaśnić i żeby tego rodzaju kontrowersje się nie pojawiały. Pan minister Wawrzyk, na marginesie życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia, ponosi w tej sprawie odpowiedzialność polityczną. A dlaczego o tym mówię? Bo w czasach pani rządów, kiedy ministrem był pan minister Sikorski, była też afera wizowa w Łucku i wtedy żaden ani minister, ani wiceminister, ani nawet konsul nie poniósł żadnej odpowiedzialności, nie mówiąc już o politycznej. Także radzę się cofnąć do tych czasów, sprawdzić sobie, jak to wygląda. Jesteśmy zdeterminowani, by tę sprawę wyjaśnić. Natomiast państwo nie przykryjecie tym, tego, że zgadzacie się na to, żeby sprowadzać do Polski nielegalnych imigrantów. Aleksandra Gajewska, pora na Riposta. 30 sekund, bardzo proszę. To jest szczyt hipokryzji. Szczujecie państwo na migrantów, straszycie nimi polskich obywateli, natomiast tylnymi drzwiami wpuszczacie rekordową liczbę migrantów do Polski. I takie są fakty. Afera, którą obnażyli nasi posłowie, dotyczy być może nawet 650 tysięcy wiz, które mogły zostać bezpodstawnie przydzielone osobom, które mogły pojawić się na terenie Polski i na terenie Europy. Rozliczymy państwa z tego wszystkiego. Dziękujemy bardzo. Mirosława Stachowiak-Różecka. Zadaję pytanie. Kogo pytamy? To ja się odwdzięczę. Zapytam panią z Koalicji Obywatelskiej, panią Aleksandrę. Bardzo proszę. Państwo macie w swoim tym prawda, 100 postulatach taki sztandarowy punkt. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Prawda, pan Donald Tusk teraz głosi, że to jest fantastyczne, świetne rozwiązanie. Całkiem niedawno było głosowanie w Sejmie nad kwotą podniesienia kwoty wolnej do podatku do 30 tysięcy złotych. Jak pani głosowała wtedy? Bardzo proszę. Czy pamiętam Aleksandrę Gajewską? Nie pamiętam. Jak. To ja pani przypomnę, głosowała pani przeciw. Dziękuję. Czy pani Aleksandra Gajewska ma jeszcze 55 sekund? Nie wiem, czy coś chce dodać. Nie pamiętam, nad tym głosowałam i nie pamiętam nad tym, czy państwo przypadkiem, jak zwykle, nie wrzucili do tego głosowania, jak mają państwo w zwyczaju, zupełnie czegoś innego. Ja państwu przypomnę, że kiedy ja prowadziłam ustawę dotyczącą poprawy bezpieczeństwa kobiet w przewozach taksówkarskich, państwo zrobili wrzutkę dotyczącą tego, żeby kierowcy nie musieli przez rok, a nie przez dwa lata, a przez rok mieć punktów karnych naliczanych. I tak jest za każdym razem. Kiedy procedowaliśmy projekt ustawy dotyczący Sądu Najwyższego, państwo też na każdym kroku zostawiali na nas pułapki. Nie pamiętam, jak było w tym wypadku. Natomiast nasza propozycja dotyczy podniesienia do 60 tysięcy. Jeśli podniesiemy tę kwotę wolną od podatku, będziecie państwo zarabiali 6 tysięcy złotych brutto, zaoszczędzicie 3600 złotych. Dziękujemy bardzo. Rocznie. 30 sekund jeszcze pani poseł. Krótko. No to ja pani przypomnę, głosowała pani podobnie i sprawdziłam, czy była pani obecna, podobnie jak cała Koalicja Obywatelska, przeciwko podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych. I tak to wygląda. Także tyle, jeśli chodzi o państwa wiarygodność i dotrzymywanie obietnic. Przestrzegam wyborców, żeby się dobrze zastanowili. Dziś państwo możecie powiedzieć wszystko, ale głosowania weryfikują, jak to było w rzeczywistości. Bardzo dziękujemy. Bardzo. Przechodzimy teraz do drugiej tury pytań. Katarzyna Kotula, Nowa Lewica. Bardzo proszę wskazać. Pytanie do przedstawicielki Prawa i Sprawiedliwości. Chcę zapytać, dlaczego rząd Morawieckiego okradał rodziny osób z niepełnosprawnościami i osoby z niepełnosprawnościami? 22 miliardy z Funduszu Solidarnościowego, który był przeznaczony na wsparcie opiekunów osób z niepełnosprawnościami i osoby z niepełnosprawnościami, został przeznaczony na trzynastki i czternastki. Chcieliście sobie kupić wyborców przed wyborami i taki dodatek im z tego funduszu zafundowaliście. Świadczenie wspierające, które wyrzuciło tak naprawdę dzisiaj za burtę wiele rodzin, które zostanie bez pomocy. Odebraliście matkom świadczenie pielęgnacyjne. Dlaczego to robicie rodzinom osób z niepełnosprawnościami? Bardzo proszę. Szanowni państwo, dla osób niepełnosprawnych zrobiliśmy naprawdę wiele. Świadczenie wspierające to sukces i nie wiem, dlaczego pani to próbuje nazwać inaczej. To była sprawa, której niepełnosprawne osoby, ich rodziny oczekiwały. To jest krok do ich niezależności, samodzielności. Zrobiliśmy wiele. Oczywiście jest to obszar,
to żeby było jasne, jeśli chodzi o kwestie związane z niepełnosprawnością, który zawsze będzie wymagał wsparcia i troski i w miarę możliwości naszych, możliwości finansowych, budżetowych, deklaruję, że możecie Państwo na nas liczyć. Dotrzymujemy słowa. Pora na ripostę. Ja chciałabym rodzinom osób z niepełnosprawnościami obiecać, że kiedy Lewica będzie współrządziła, na pewno wprowadzimy niezbędną ustawę o asystencji osobistej. Na pewno doprowadzimy do prawdziwej reformy orzecznictwa. Na pewno doprowadzimy do tego, żeby każda osoba z niepełnosprawnością w różnym wieku miała dostęp do asystenta, miała dostęp do mieszkania chronionego, miała dostęp do mieszkania treningowego, ale nie zostawimy też opiekunów. Zagwarantujemy im wsparcie finansowe i znowelizujemy ustawę o świadczeniu wspierającym. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz pyta Katarzyna Suchańska. Do kogo kierowane jest pytanie? Pytanie do pani poseł z PSL-u. Prosimy. W województwie świętokrzyskim w sejmiku kilka tygodni temu udało nam się odnieść wspólny sukces. Bezpartyjni i PSL odwołali przewodniczącego z PiS-u, powołując wspólnie przewodniczącego z pani ugrupowania. Czy w przyszłym Sejmie będziemy również mogli liczyć na współpracę i czy poprzecie Państwo nasz projekt bezpłatnej komunikacji miejskiej i regionalnej? Urszula Nowogórska, prosimy o odpowiedź. Ja bardzo dziękuję za to pytanie, dlatego że Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga, zawsze jest blisko samorządów i wszystkie projekty, programy, które są realizowane przez samorządy, dają gwarancję 100% skuteczności w terenie. Myślę, pani z tym się zgodzi. Ja również byłam radną województwa małopolskiego z kolei. Stąd wiem, że każde wsparcie, każdy program operacyjny, który jest dla obywateli, dla społeczności lokalnych, który wzmacnia potencjał lokalny, jest wart wsparcia. Również w tym przypadku, jeżeli rzeczywiście kalkulacje i programy stosowne pozwolą, oczywiście, że poprzemy taki postulat. 30 sekund zostało, czy wykorzystujemy? Ja odpowiadam konkretnie. Dobrze, to prosimy jeszcze pani Katarzyna Suchańska, ma 30 sekund na ripostę. Bardzo miło mi to słyszeć. W naszym programie przewidujemy nie tylko regionalnie w województwie świętokrzyskim takie rozwiązanie, ale chcemy, by to rozwiązanie objęło wszystkich Polaków. Pani słowa dają nadzieję na to, że również w przyszłym parlamencie będziemy mogli budować współpracę ponad podziałami dla dobra wszystkich mieszkańców. No przecież to jest debata kobiet. Dokładnie. To właśnie konkret, o to chodziło. To lubimy. Państwo, tak jest. To ja jeszcze tylko przypomnę, że na SEPL, na stronie SEPL trwa sonda, w której Państwo mogą wziąć udział. Sonda, w której wybierają Państwo, kto według Państwa oczywiście najlepiej w dzisiejszej debacie wypada i wypadnie jeszcze, bo przecież wiele przed nami. Pani Urszula Nowogórska teraz zadaje pytanie. Bardzo proszę, ma Pani na to 30 sekund. To ja zadam tym razem pytanie mojej sąsiadce z mojej lewej strony, reprezentantce Konfederacji. I to pytanie jest pytaniem, które zostało zadane również przez obywatela, który przyszedł do mojego biura poselskiego na dyżur poselski. Bardzo panią proszę o odpowiedź. Państwo jesteście generalnie przeciwni programom socjalnym. W przypadku, kiedy zlikwidujecie ZUS, proszę mi wskazać instytucję, która będzie wypłacała renty i emerytury Polakom. Bardzo proszę. Pani poseł, nigdy nie postulowaliśmy zlikwidowania ZUS-u. Postulowaliśmy zamianę, złączenia wszystkich podmiotów, które zajmują się wypłacaniem świadczeń emerytalnych, dlatego że dzisiaj jest to bardzo rozproszone i naszym zdaniem powinno być to włączone w jedną agencję. Nigdy nie postulowaliśmy czegoś takiego, aby emerytury Polaków były w jakikolwiek sposób zagrożone. I to gwarantuję, emerytury Polaków w programie Konfederacji w żaden sposób nie są zagrożone. Ja pozwolę sobie tylko jednym zdaniem zripostować pani wypowiedź. To pytanie zadał były pracownik instytucji ZUS, który w tej chwili jest na emeryturze. Bardzo dziękujemy bardzo. Anna Bryłka teraz zadaje pytanie. Kogo pytamy? PiS. Pani poseł, w ciągu ostatnich 2 tygodni pojawiają się coraz to nowe informacje w sprawie afery imigracyjno-wizowej. Ja bym poprosiła o wyjaśnienie, czy prawdą jest, że to śledztwo, które rozpoczęło się, śledztwo, które podjęło CBA w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, naprawdę było na wniosek partnerów zagranicznych, to znaczy związane z tym, że w strefie Schengen i w Unii Europejskiej pojawili się imigranci, którzy wjechali na teren tego obszaru na podstawie polskiej wizy. Prosimy o odpowiedź, Mirosława. Szanowni Państwo, no nie jestem w stanie komentować doniesień medialnych, bo one już są w tej sprawie tak absurdalne, że aż trudno się zorientować, czy to jeszcze chodzi o tą samą sprawę. Więc powtórzę jeszcze raz to, co powiedziałam. Śledztwo wcześniej dotyczy kilkuset osób, niespełna 300 decyzji. Rozpoczęło się już zimą, zdaje się luty, marzec. Służby się już tą sprawą interesowały, jeśli chodzi o pracę resortu. Jesteśmy transparentni, zdeterminowani, żeby to wyjaśnić i
nawet w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, a więc w sytuacji takiego już rytmu wyborczego, w naszym wypadku nie ma mowy, żeby zamiatać cokolwiek pod dywan. Nie ma o tym mowy. Wszystko ma być wyjaśnione dogłębnie. Taka sytuacja się powtórzyć nie może. I tyle mam na ten temat do powiedzenia. Rzecz dotyczy niespełna 300 decyzji. Dobrze. Anna Bryłka, jeszcze czas na ripostę. My złożyliśmy wniosek o powołanie, zwołanie pilnie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu. Mam nadzieję, że zostanie pozytywnie rozpatrzony, chociaż kto wie. I czekamy na informację premiera w tej sprawie, dlatego że ta afera rozlewa się bardzo mocno i z faktami nie ma co dyskutować. Polska wydaje najwięcej pierwszych zezwoleń pobytowych w całej Unii Europejskiej. 2021 rok 960 tysięcy, 2022 700 tysięcy zezwoleń na pracę. W 2022 roku 360 5 tysięcy. To są konkretne fakty i nie możemy nim zaprzeczyć. Bardzo dziękuję. Teraz pora na pytanie od pani Aleksandry Gajewskiej, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Ja chciałabym zadać pytanie przedstawicielce Konfederacji i będzie dotyczyła ona pani publicznej wypowiedzi, w której powiedziała pani, że kobieta powinna urodzić dziecko z gwałtu i kazirodztwa. Nie miałam takiej wypowiedzi. To jest wypowiedź w pani wywiadzie. I ja chciałam panią zapytać, czy kazałaby pani rodzić takiej kobiecie za wszelką cenę, gdyby nawet była to bliska pani osoba? I co by jej pani powiedziała w tak dramatycznej dla niej sytuacji? Wypowiedź chyba, którą pani cytuje, w ogóle nie była autoryzowana. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tak jak powiedziałam tutaj na początku tej debaty, ja stoję na stanowisku ochrony życia nienarodzonego. Okoliczności poczęcia, jak dla mnie, nie mają większego znaczenia, dlatego że my nie mamy prawa decydować o tym, czy człowiek w fazie prenatalnej ma prawo się urodzić, czy nie. I tutaj nie ma dla nas żadnego pola do dyskusji, ani pola do manewru. Nasze stanowisko od początku do końca jest jasne. Podpisaliśmy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, to też jest faktem. Nie ma tutaj żadnej dla nas... nasze stanowisko po prostu jest jasne. Aleksandra Gajewska, 30 sekund na ripostę. Bo ja mam fragment. Jestem za pełną ochroną życia nienarodzonych, przekonywała, a pytana o to, czy również w przypadku kazirodztwa lub gwałtu wyjaśniała. Okoliczności poczęcia nie zmieniają sprawy. Dziecko nie jest winne, nie odbierają mu szansy, nie mamy prawa tak robić. Co z tego, że po gwałcie nie ma ręki lub nogi, ma prawo przyjść na ten świat? To jest pani wypowiedź, publiczna, medialna wypowiedź. Wspominam ją pani. Dziękuję bardzo za tę ripostę. I na koniec z tej tury Mirosława Stachowiak-Różecka. Prosimy o pytanie. No i do kogo pytanie mam do pani poseł Urszuli z Trzeciej Drogi. Z PSL-u, tak, bo tak oczywiście na fali tych emocji wyborczych obserwujemy, że jest taka tendencja i marzenie, że utworzycie państwo wspólnie z Lewicą i Koalicją Obywatelską i z wieloma innymi ugrupowaniami, być może, nie daj Bóg, przepraszam, rząd. Pytanie jest, czy będzie pani popierać zniesienie konkordatu, wyprowadzenie religii ze szkół i klauzulę sumienia? I odpowiada Urszula Nowogrodzka, PSL. Więc tak... Pani doskonale zna moje odpowiedzi, więc ja odpowiem. Jestem przeciwna zniesieniu konkordatu, jestem za utrzymaniem funduszu kościelnego, bo jego zlikwidowanie sprawi, że zostaną poszkodowane małe związki wyznaniowe i generalnie jestem za tym, żeby religia została utrzymana w szkołach, natomiast żeby odbywała się na ostatnich albo pierwszych lekcjach. Rozumiem, jest odpowiedź. Jeszcze czas na ripostę, 30 sekund. Tak, dziękuję za tą odpowiedź, bo to jest sygnał dla wyborców, że pewne sprawy wymagają zmiany konstytucji, jak na przykład zniesienie konkordatu, a więc gdyby rzeczywiście powstał taki rząd, taka konfiguracja, to będzie to po prostu niemożliwe. Także temat jest taki trochę polityczny, ale bezsensowny w tej sytuacji. Dziękujemy bardzo. Mirosława Stachowiak-Różecka kończyła tę turę i zaczynamy od trzecią, ostatnią, rundzie. Drogie panie. Dlatego... Ale do debaty jeszcze, tak, jeszcze trochę zostało, ale ostatnia okazja, że panie sobie wzajemnie mogą zadawać pytania. Bardzo proszę, Katarzyna Kotula, Nowa Lewica. Do przedstawicielki Konfederacji chciałabym zapytać, jak zamierzacie państwo bonem 4000 zł opłacić poród, leczenie raka szyjki macicy, diagnozowanie endometriozy, dzień pobytu wcześniaka w szpitalu, wizytę na SOR-ze, tydzień na OIOM-ie czy operację serca? Bardzo prosimy. Odpowiedź, tak, 60 sekund. Pani poseł, pani nie czytała naszego programu?
bo nie ma nic takiego, co brzmi, bon zdrowotny ma wynosić 4000 zł. Nie ma nic takiego w naszym programie. W naszym programie wyraźnie zapisaliśmy likwidację monopolu NFZ. Na czym to polega? Na tym to polega, że jak ktoś nie jest zadowolony z usług Narodowego Funduszu Zdrowia, to może przejść z takim samym koszykiem usług gwarantowanych, czy świadczeń gwarantowanych, do prywatnego podmiotu i może w ramach tych samych środków finansowych przesunąć je do prywatnego podmiotu. Jeśli ktoś jest zadowolony ze świadczenia NFZ-u, to może korzystać ze świadczenia NFZ-u, a jeśli ktoś nie jest zadowolony, to może się przesunąć do innego prywatnego funduszu. My kopiujemy model państw, które mają to dobrze rozwinięte, jak na przykład Niemcy, i chcemy, żeby polscy pacjenci mieli dostęp do jak najlepszej opieki zdrowotnej, do jak najlepszej ochrony zdrowia. Niemcy to nie było dobre porównanie, ale chciałabym zapytać, czy pani zna kogoś, kto w ostatnim czasie w systemie prywatnym zdecydował się na skomplikowaną operację serca albo leczył na przykład właśnie wcześniaka, bo pani dobrze o tym wie, że są dzisiaj osoby, które zamiast iść do POZ-u wykupują sobie dostęp do prywatnej ochrony zdrowia, natomiast to są wizyty związane z kaszlem, lekkim przeziębieniem czy nawet COVID-em. Jeśli chodzi o operację, dobrze pani wie, że te osoby i tak lądują w publicznym systemie ochrony zdrowia, jeśli na taką operację się decydują, albo po prostu, jeśli się nie decydują, ale jej naprawdę potrzebują. Czy to pani naszego programu? Dziękujemy bardzo. I teraz Katarzyna Suchańska, bezpartyjni samorządowcy. Prosimy, pytamy. Kogo? To pani poseł Gajewskiej. W Lubuskiem mamy trochę inną koalicję niż w Świętokrzyskim. Tam dzięki naszym wspólnym wysiłkom pani marszałek Polak ufundowała staże lekarskie dla lekarzy ze specjalizacji psychiatrii dziecięcej. Czy w przyszłym parlamencie będą państwo gotowi poprzeć nasz program rozwoju psychiatrii dziecięcej i zwiększenie nakładów na ten cel? Prosimy, Aleksandra Gajewska. Minuta. Psychiatria dziecięca jest bardzo ważnym punktem programowym również dla nas. Zapaść psychiatrii dziecięcej jest czymś, co nas bardzo niepokoi. Będziemy wspierać samorządy, które nakładają ogromne wysiłki, by zmierzyć się z tym wyzwaniem. Będziemy chcieli, żeby Rzecznik Praw Dziecka był prawdziwym rzecznikiem i by chronił praw dziecka. Będziemy chcieli, żeby byli rzecznicy terenowi. Będziemy chcieli, by było więcej środków na te specjalizacje. Będziemy chcieli, by dzieci w kryzysie psychiatrycznym mogły spotkać się z odpowiednią pomocą. Chcemy powiedzieć dzisiaj tym uczennicom, tym uczniom, tym dzieciom, nie jesteście sami, nie jesteście same, możecie na nas liczyć. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której muszą oni czekać dniami, tygodniami, miesiącami na miejsce w specjalistycznej placówce. Więc tak, będziemy popierać dobre rozwiązania, które będą wychodziły naprzeciw rozwiązaniom temu bardzo palącemu problemowi. Dziękuję bardzo. Jeszcze 30 sekund. Pani Katarzyna Suchańska ma tutaj, żeby coś dodać do... Również cieszą mnie pani słowa. To pokazuje, że bezpartyjni samorządowcy są potrzebni polskiej polityce i w polskim parlamencie. I liczę na to, że dzięki nam politycy w końcu wyjdą poza interesy partykularne i zaczną dążyć do tego, by w Polsce żyło się wszystkim lepiej. Psychiatria dziecięca jest jednym z najważniejszych punktów programowych bezpartyjnych samorządowców i poprawa w tym zakresie ma dla nas ogromne znaczenie. Dziękujemy bardzo. Idziemy dalej. Czas na zadanie swojego pytania. Ma w tej chwili pani Urszula Nowogórska, Trzecia Droga, PSL. Bardzo proszę. Ja po raz kolejny zwrócę się do pani poseł z PiS-u. Pani poseł, czasem zdarza się popełniać błędy, ale sztuką się jest przyznać do nich. Dlatego chciałam zapytać, bo Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga, chcemy, żeby nie było dodatkowego opodatkowywania Polaków. W tej chwili mamy 9% składkę zdrowotną, której nie można odliczyć od wszystkich świadczeń. Dlatego chciałam zapytać, czy państwo razem z Polskim Stronnictwem Ludowym poprzecie powrót do stawki 5% możliwości odliczania jej? Dziękuję bardzo. Pani poseł, nie. Dlatego, że trudno w minutę odpowiedzieć, jaka jest istota tej zmiany, którą my wprowadziliśmy w systemie podatkowym. Powiem krótko, przez lata system tak naprawdę był łaskawy dla najbogatszych, a na te nasze składki zdrowotne, te 170 miliardów, o których mówiłam, składali się tak naprawdę ci najbiedniejsi, najskromniej pracujący na etatach, bo przedsiębiorcy właśnie sobie odliczali, właśnie mieli różne takie możliwości i ulgi. To jest sprawiedliwa propozycja i taka na razie pozostanie, bo liczy się dla nas solidarność.
solidarne państwo i po prostu ten podział obowiązków sprawiedliwy. I tak właśnie jest w tym wypadku. I 30 sekund na ripostę, bardzo proszę. Szanowni państwo, w żadnym państwie w ciągu jednego roku dwa razy z rzędu nie jest zmieniane prawo podatkowe. U nas to się zdarzyło. Dlatego mam nadzieję, że trzecia droga, Polskie Stronnictwo Ludowe, sprawi, że polska gospodarka się ożywi, że polscy przedsiębiorcy wezmą oddech i że rynek pracy będzie stabilny. Dlatego my uważamy, że stawka zdrowotna powinna wrócić do poprzedniej wysokości i powinna być odliczana od wszystkich świadczeń, tak jak było to do tej pory. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Anna Bryłka, Konfederacja. Kogo pytamy? PiS. Po raz kolejny. Bardzo proszę. Głosowania weryfikują. Pani poseł, nieustannie słyszę, że bronicie polskich rolników, że walczycie o interes. To pytanie. Do PiS. Nie, do Prawa i Sprawiedliwości. Proszę mi w takim razie wytłumaczyć, dlaczego europosłowie PiS-u, polski rząd w kwietniu i w maju tego roku głosowali za otwarciem unijnego, a tym samym polskiego rynku na import artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy. Z jednej strony tutaj w Warszawie narracja o obronie polskich rolników, a z drugiej strony w Brukseli głosowanie za otwarciem rynku. Prosimy Mirosława Kochana-Kruszecka, odpowiada. Szanowni państwo, wspieramy Ukrainę i dobrze państwo o tym wiecie, bo nasze decyzje to pokazują i będziemy to robić. Natomiast gdy idzie o kwestie rolnicze, to decyzja o tym, żeby im pomagać, polega jedynie na tym, że zgadzamy się, aby transport zboża był transferowany przez Polskę. Natomiast nie ma mowy o tym, że otwieramy rynek na produkty rolne z Ukrainy. Także tyle na ten temat do powiedzenia. Sama pani słyszała w ostatnich dniach i godzinach, jakie nasz rząd podejmował decyzje, wbrew zresztą propozycjom w tej sprawie unijnym i takie mamy w tej sprawie stanowisko. Dziękuję bardzo. Czas na ripostę. Ja odpowiem krótko. Rozporządzenie liberalizujące handel między Unią Europejską a Ukrainą dotyczy zniesienia ograniczeń taryfowych i pozataryfowych w handlu, więc to oznacza dokładnie to, co powiedziałam, czyli otwarcie rynku na artykuły rolno-spożywcze z Ukrainy. I oczywiście wydaliście państwo jednostronne rozporządzenie. Mówiliście kilka miesięcy temu, że zgadzacie się na to rozporządzenie, bo macie zapewnienie od Komisji Europejskiej, że będzie embargo. No, okazało się, że embarga nie było do końca roku, a to rozporządzenie, które teraz opublikowaliście, powinno być rozszerzone o kolejne produkty, a nie tylko te podstawowe. Dziękujemy bardzo. Teraz pora na ostatnie już w tej rundzie pytanie Aleksandry Gajewskiej, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Chciałam zapytać ponownie panią przedstawicielkę PiS-u, panią posłankę. Chciałam zapytać o program Villa Plus. Jedną z dotacji rządowych na zakup ekskluzywnej willi w Warszawie dostała fundacja, której sekretarzem generalnym jest mąż pani posłanki i otrzymał na ten cel z publicznych pieniędzy 4,5 miliona złotych. I chciałabym panią posłankę zapytać, czy gdy miała decydować o podziale środków w Ministerstwie Edukacji, w której jest tak dużo potrzeb i taka zapaść, czy byłaby to willa dla jej męża, czy może coś innego? Dziękuję bardzo. Szanowna pani poseł, jeśli państwo pozwolicie, musimy trochę zmienić rytm, bo jest kampania wyborcza i wchodzi w grę proces w trybie wyborczym, więc proszę bardzo wyraźnie powiedzieć, co pani zarzuca pod adresem mojego męża, żebyśmy nie mieli wątpliwości. Spokojnie. Jeszcze raz. Okay. Nie, nie, ja zadałam pytanie. No to proszę powtórzyć wyraźnie, bo chciałabym, żeby nie było wątpliwości. Co mój mąż w tej sprawie? Zapytałam panią o dotację i zapytałam panią, czy gdyby pani decydowała, ale to decydowałaby pani powiedziała, że co mój mąż? Że otrzymał. Mój mąż otrzymał, dziękuję nie. bardzo. Że otrzymał? Dziękuję, powiedziałam. Nie. Fundacja, jedną z dotacji rządowych na zakup willi dostała fundacja, której sekretarzem generalnym jest pani mąż. Tak powiedziałam. Wiedziała pani, że mój mąż otrzymał? Nie. Powiedziałam, fundacja otrzymała. Dobra, przesłuchamy. Krótko. Bardzo proszę. Tak. Dobrze, to jeszcze raz prosimy, zegar rusza ponownie. Tak jest, tak, wyjaśniliśmy prosimy. Wątpliwości. Pora na odpowiedź. Szanowni państwo, fundacja otrzymała, chodzi o Fundację Wolność i Demokracja. Przepraszam, skończył mi się czas? No, niestety tak. Aha, okej, dobrze. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Będzie jeszcze, dobrze, będzie jeszcze, mamy będzie jeszcze okazja. W prawo. Tak, pani Aleksandra Gajewska jeszcze... Ale jakoś... to w sumie zostałam pozbawiona odpowiedzi. Dobrze, pani poseł, bardzo proszę, 15 sekund. No nie, 15 sekund się nie podejmie. Dobrze, damy pani 30 sekund. Czy wiecie państwo, ja przepraszam bardzo, wiem, że chcecie, żeby było fajnie i miło, ale usłyszałam zarzut pod adresem męża z insynuacją, że czerpię jakieś korzyści z tego rozumiem, faktu. To, nie, to ale to żeby była pani, szanowni państwo, szanowni państwo, bardzo proszę, nie, sekundę, przepraszam bardzo, żeby była jasność, zapytałam o dotacje dla fundacji z publicznych środków. Publiczną dotację. Dobrze, dla fundacji, w której sekretarzem generalnym jest pani mąż. Mam prawo jako posłanka opozycji pytać o dobrze, to, i pani posłanka uważa, że to są najbardziej
Ma teraz 30 sekund na odpowiedź. Wydatki bardzo edukacyjne. Proszę, pani poseł Mirosława Stachowiak-Różecka. Tak, akurat to, czym zajmuje się Wolność i Demokracja, to są rzeczywiście palące sprawy. Odsyłam wszystkich państwa, żebyście sobie zajrzeli do tej działalności, zwłaszcza w kontekście tego, co się dzieje na Ukrainie. To po pierwsze. Po drugie, nie jest sekretarzem generalnym, tylko sekretarzem od początku istnienia tej fundacji i od zawsze pełni tą funkcję bezpłatnie. Nie czerpie żadnych korzyści ani w formie, nie wiem, zarobków, umów, czegokolwiek. A akurat w przypadku Wolności i Demokracji nie było żadnych wątpliwości co do procedury w przekazywaniu tych środków. Riposta Aleksandra Gajewska. Natomiast my mamy ogromne wątpliwości co do tego, czy w ogóle dotacje na Wille Plus powinny być przez ministerstwo przeznaczane. Myślimy, że w momencie, kiedy brakuje nauczycieli, kiedy w szkole nie ma dostępu do psychologów, kiedy nauczyciele odchodzą ze szkoły, bo bardzo mało zarabiają, program Wille Plus był absolutnie niepotrzebny. I dlatego pozwoliłam sobie zapytać panią posłankę, której mąż jest w fundacji, która dostała tak gigantyczne środki na willę, zapytać. Dziękuję bardzo. I teraz Mirosława Stachowiak-Różecka. Pani zadaje pytanie. Czekam. Tak, ja miałam ochotę też, przyznam, zadać pytanie o bon zdrowotny, bo to jest rzeczywiście coś niezwykle intrygującego, ale ponieważ padło, nie będziemy się powtarzać, to jednak w takim razie zadam o inny bon, bon edukacyjny. No już nie będę rozwijać tej propozycji, mnie interesuje i proszę odpowiedź konkretnie, bo to temat w kampanii interesujący. Ile będzie w waszym systemie edukacji, kiedy go wprowadzicie, zarabiać nauczyciel? Rozumiem, że Anna Bryłka wywołana do odpowiedzi, prosimy. Tak, mamy w programie edukacyjnym bon edukacyjno-opiekuńczy, który będzie obowiązywał dzieci od pierwszego roku życia. Idea bonu edukacyjnego polega na tym, że za każdym dzieckiem idzie pewna pula pieniędzy, którą będzie można wydać w publicznej placówce, w prywatnej placówce, w edukacji domowej. Jest to najlepsze rozwiązanie dla rodziców, którzy mogą dostosować sposób edukacji swojego dziecka do jego rozwoju, do jego zdolności, do jego ambicji itd. Pani poseł, ile będzie zarabiał nauczyciel? Zobaczymy. To znaczy, naszym zamysłem tego programu również jest to, żeby szkoły rywalizowały o uczniów. I mamy nadzieję, że to spowoduje wzrost jakości edukacji, a także wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli. Dziękuję bardzo, pani poseł Ripos. Szanowni państwo, dzieci, szkoła, edukacja to nie jest jak kawa, prawda, na półce, którą się ładnie zapakuje i się ją kupi za lepsze lub gorsze pieniądze, więc to jest jakieś nieporozumienie. Nie odpowiedziała pani konkretnie na to pytanie, więc nauczyciele, którzy nas słuchają, nie dowiedzieli się, jakie propozycje w tym zakresie państwo macie. Zlikwidujecie kuratoria, wydziały edukacji, Ministerstwo Edukacji, programy nauczania, wszystko zlikwidujecie. Trochę będzie w edukacji, rób ta, co chce. Tam mnie to przeraża, powiem szczerze. Myślę i mam nadzieję, że jednak nauczyciele doczekają się Dziękujemy odpowiedzi bardzo. Na to pytanie. To mówiła pani Mirosława Stachowiak-Różecka, Prawo i Sprawiedliwość. Obiecaliśmy emocje, emocje były w tej rundzie. Ona się kończy, ale nie zwalniamy tempa. Już za chwilę runda trzecia. I przyznam, że to jest runda moja ulubiona chyba. Tomek pewnie się ze mną zgodzi, tak bo jest. To państwo, nasi niezawodni widzowie przejmują teraz pałeczkę. Przez cały tydzień zalewali nas państwo dosłownie pytaniami do naszych uczestniczek, więc przypominam, na czym będzie teraz polegać runda numer 3. Składa się ona z dwóch tur pytań. Każda z uczestniczek losuje dwa pytania z puli 20 pytań przesłanych przez państwa, przez naszych widzów i czytelników. Na odpowiedź przewidziano 60 sekund. Jako pierwsza, bardzo proszę, Katarzyna Kotula, Nowa Lewica. Proszę wybrać numer pytania od 1 do 20. Siódemka. Siódemka. No dobrze. Pytanie numer 7 zadał użytkownik internetu, który nazywa się Kajuszek123. A pytanie brzmi tak. Czy po ewentualnym zwycięstwie w wyborach pani partia będzie domagała się reparacji wojennych od Niemiec? Jeśli tak, to jak zamierzacie doprowadzić do ich wypłacenia? Prosimy pani Katarzyna Kotula, Nowa Lewica. No, zgodnie z narracją Prawa i Sprawiedliwości, którą ja słyszałam na sali sejmowej, reparacje wojenne powinny tu już być. No, moglibyśmy byli włączyć wtedy stoper i właściwie odliczać ten czas, bo był moment, w którym Prawo i Sprawiedliwość próbowało nas przekonać do tego, że te reparacje wojenne to jest najważniejsza rzecz na świecie. Ja każdego, kto zadaje to pytanie, zapraszam do siebie, do Gryfina, do małego 20-kilku tysięcznego miasteczka na granicy polsko-niemieckiej, żeby zobaczyć,
był, jak żyje się dzisiaj ludziom na pograniczu, w jaki sposób tworzymy wspólnotę. Ludzie mieszkają po jednej ze stron, a po drugiej pracują. Czasami dzieci chodzą do przedszkola po niemieckiej stronie. Czasami ci ludzie mieszkają po niemieckiej stronie, ale pracują na przykład w Polsce, a ich dzieci, jedno z dzieci chodzi do szkoły tam, drugie chodzi tutaj. Jesteśmy dzisiaj tyle lat po wojnie, że oczywiście, że ten temat jest ważny. Ale czy to jest realne, żeby te reparacje dzisiaj zostały do Polski sprowadzone? Nie sądzę. Nie zrobi tego Prawo i Sprawiedliwość, bo Prawo i Sprawiedliwość używało tego tematu, cynicznie go wykorzystując w wojnie politycznej, wtedy, kiedy po prostu był wygodny. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. I teraz pora na panią Katarzynę Suchańską, bezpartyjni samorządowcy. Bardzo proszę wybrać numer pytania. Jak już mówimy o numerach, chciałam skorzystać z okazji i przekazać pani poseł z PiS protokół z losowania numerów list wyborczych, ponieważ telewizja publiczna nadal chyba nie wie, jak było i PiS jest na pierwszym miejscu. Pytania. Wybieram również numer 1, czyli numer naszej listy. Proszę pani poseł. Tutaj jest prosimy protokół. Wybrać numer pytania. Numer 1 padł. Tak. Numer 1, dobrze. Konrad Halaburda zadał to pytanie i brzmi ono tak. Czy uważa pani, że przepisy o zakazie handlu w niedzielę należy zmienić, tak by pracownicy mogli decydować, czy chcą pracować w ten dzień, czy też nie? Bardzo proszę. Minuta. Dla mnie jako dla adwokata bardzo ważną rzeczą jest przede wszystkim stabilność prawa. W ostatnich latach niestety mamy do czynienia z totalnym chaosem prawnym. Przepisy zmieniają się zbyt często. Te przepisy dotyczące zakazu handlu w niedzielę weszły stosunkowo niedawno. Widać, że większość Polaków raczej jest ich zwolennikami. Uważam, że powinniśmy jeszcze trochę poczekać i dopiero później podjąć decyzję w tej sprawie. Na razie uważam, że nie powinno dochodzić do zmian w tym zakresie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Urszula Nowogórska, PSL, Trzecia Droga. Które pytanie zadajemy? Żeby kroić chleb po kolei, to ja poproszę pytanie numer 2. Pytanie numer 2. Artur Kowalski pyta, czy należy wprowadzić rozdział Kościoła od państwa w kontekście wyprowadzania religii ze szkół do sal katechetycznych oraz opodatkowania Kościoła katolickiego? Prosimy o odpowiedź. Papież Franciszek powiedział, że państwa powinny zostać świeckie, to jest cytat z jego wypowiedzi, a wszystkie te, które są wyznaniowe, bardzo szybko się kończą. Jest coś takiego jak konstytucja dogmatyczna o Kościele i w tej konstytucji dogmatycznej napisane jest, że Kościół ma tworzyć jedność z Chrystusem, ale również ma tworzyć jedność społeczną wszystkich obywateli na świecie. Więc tutaj wydaje się, że to jest postulat, który akurat moje ugrupowanie doskonale wpisuje się we wszystko to, co w tej chwili powiedziałam, cytując wypowiedź z Franciszka i z konstytucji właśnie dogmatycznej. 20 sekund zostaje, czy wykorzystujemy? Myślę, że nie. Dobrze, dziękuję bardzo. Szybko i na temat. Anna Bryłka, Konfederacja, bardzo proszę. Numer 17. Tymek zadał pytanie numer 17 i brzmi ono tak. Czy w kolejnych latach powinna być wypłacana 13. i 14. emerytura, właściwie dodatek emerytalny, a może powinno się zastosować inny sposób pomocy seniorom? Bardzo proszę, minuta na odpowiedź. Przede wszystkim Konfederacja głosowała przeciwko tym projektom i jest za zlikwidowaniem 13 i 14 emerytury. Stoimy na stanowisku, że te emerytury powinny być waloryzowane. I tutaj nasze stanowisko jest dość jasne, więc tutaj nie ma co przedłużać. Natomiast to, co my proponujemy, no to jest właśnie oszczędność budżetowa i nie to, co się teraz dzieje, czyli no niestety, ale w kampanii wyborczej kupowanie głosów emerytów właśnie takimi transferami socjalnymi, no, na które niestety, co przewiduje już nawet przyszłoroczny budżet, mamy gigantyczny deficyt budżetowy, będziemy mieć gigantyczną inflację, mamy rekordowe koszty obsługi zadłużenia. No te wszystkie czynniki powodują, że brakuje stabilności, ale tego, czego nie ma, czyli transparentności finansów publicznych. No i o to będziemy na pewno zabiegać w przyszłej kadencji. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Teraz czas na Aleksandrę Gajewską. Które pytanie? Trójka. Marcin Chojnacki pyta. Czy powinno się zlikwidować immunitet posłów i senatorów oraz wprowadzić wiek emerytalny dla parlamentarzystów, po którego osiągnięciu nie będą mogli kandydować? Minuta. No, szanowni państwo, o tym dyskutujemy od dawna i absolutnie nie powinno być tak, że poseł w momencie, kiedy jest kontrolowany przez policję, kiedy przekracza swoje uprawnienia, kiedy nie wiem, jest pod wpływem środków odurzających, kiedy przekracza prędkość, zasłania się immunitetem. Natomiast kiedy chce się pociągnąć go do odpowiedzialności politycznej za swoją aktywność, no to tutaj powinien mu przysługiwać immunitet. I takie jest nasze stanowisko.
i będziemy chronić posłów, których chce się szykanować za ich działalność. Natomiast jesteśmy przeciwni temu, żeby posłowie mogli zasłaniać się immunitetami wtedy, kiedy po prostu przeholują w swoich zachowaniach. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Teraz pora na panią Mirosławę Stachowiak-Różecką, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę o wybór numerka pytania. Ostatnie? Ostatnie pytanie, czyli numer 20. Poproszę. Sinuls zadał? Tak, chyba trzeba to przeczytać. Tak, trzeba. Uwaga, czytam pytanie. Kiedy i czy powstanie ustawa zakazująca posłom migracji między partiami w trakcie kadencji? Bardzo proszę, minuta na odpowiedź. No, szanowni państwo, no, takie coś niestety, taka ustawa nie może powstać. No, wszyscy zachowujemy, nawet zapisując się, przynależąc do partii politycznej, jednak w tym zakresie autonomię i to jest nasze prawo, jakie decyzje w czasie kadencji podejmujemy. No, to jest taki sygnał pewnie, że również wyborcy zauważają, że czasami posłowie zachowują się zwyczajnie nieuczciwie wobec ich głosów, tak? No, bo oddają wyborcy głos na człowieka z partii, z programu. Partii, on sobie potem maszeruje, prawda, gdzieś tam licząc i się tylko swoim własnym interesem. Ale w mojej ocenie nie da się tego uregulować ustawowo, nie można tego zrobić ustawowo, po prostu szanowny panie, odpowiadam panu, trzeba dobrze sprawdzić i przekonać się, na kogo się oddaje głos, żeby mieć pewność, że przez całą kadencję będzie pan mógł na tę osobę po prostu liczyć. Dziękujemy bardzo. Pierwsza tura z nami, jeszcze druga tura. Jedna. Bardzo proszę, rozpoczyna Tomek. Katarzyna Kotula. Który numer? Siódemka, to teraz trzynastka. Trzynastka. Anastazja, czy NIK powinna otrzymać większe uprawnienia tak, aby jej raporty miały realną moc i pozwalały pociągnąć winnych do odpowiedzialności? Prosimy. Jako politycy często bazujemy na raportach Najwyższej Izby Kontroli. One są rzetelne w wielu sprawach. Ja ostatnio sprawdzałam najnowszy raport dotyczący chociażby dostępu do znieczuleń zewnątrzoponowych. I ten raport NIK-u świetnie pokazał tą trudną sytuację kobiet. Kobiety muszą dzisiaj rodzić w bólu. Ponad 358 porodówek, tylko w 150 kilku z nich mają do nich dostęp. Ale dzisiaj mamy taką sytuację polityczną, w której syn prezesa Najwyższej Izby Kontroli staje na konferencji prasowej z liderem Konfederacji. Trudno się już dzisiaj połapać w tym, kto jest w tej układance politycznej kim. Na pewno wierzymy, że ci kontrolerzy, którzy wykonują rzetelnie swoją pracę i naprawdę wykonują ogrom tej pracy, pomogli przez ostatnie lata pokazywać też tą patologię tych rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wybory kopertowe, wiele innych przekrętów, wiele innych afer, które ujrzały światło dzienne tylko dzięki temu, że Najwyższa Izba Kontroli tę kontrolę przeprowadziła. Potrzebujemy niezależnego politycznie prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Bardzo dziękujemy. I teraz pora na panią Katarzynę Suchańską, bezpartyjni samorządowcy. Proszę wybrać numer pytania. 11. Pytanie numer 11. Dawid Specjalny. O, proszę bardzo, zobaczymy, czy pytanie też specjalne. Czy w obliczu zmian demograficznych wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien zostać wyrównany? A jeżeli tak, to na jakim poziomie? Bardzo proszę, minuta. My jako bezpartyjni samorządowcy sprzeciwiamy się, by zmieniać na ten moment wiek emerytalny i nie tylko na ten moment, ale również nie przewidujemy takiej możliwości w przyszłości, aczkolwiek bylibyśmy w stanie poprzeć propozycję PiS-u dotyczącą emerytury stażowej. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Urszula Nowogórska. Prosimy o wskazanie numeru pytania. Trzecie już było, więc poproszę czwarte. Adam Stefański pyta, jaki ma pani pomysł na odpartyjnienie mediów publicznych, aby służyły wszystkim obywatelom, a nie jednej partii? Prosimy, czas start. Przede wszystkim to bardzo bym chciała, mam nadzieję, że nie jest to tylko w sferze marzeń, żeby w opinii publicznej, w mediach był po prostu normalny, kulturalny język. Pomimo różnic, bo my tutaj, każda z nas reprezentujemy inne ugrupowanie, ale możemy rozmawiać ze sobą normalnie, możemy się szanować i tego bym przede wszystkim oczekiwała. No i rzetelnej pracy wszystkich redaktorów, którzy zachowują się zgodnie z ustawą o mediach. To jest moja odpowiedź na to pytanie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. To teraz bardzo. Anna Bryłka, Konfederacja. Bardzo proszę. Już. 18. Pytanie numer 18. Już szukam. Mam. Pedro. Czy obecne ogromne wydatki na wojsko i obronność są adekwatne, pani zdaniem, do zagrożenia? Czy powinny być kontynuowane, czy może zredukowane na rzecz innych potrzeb? Minuta, bardzo proszę.
Nasze wydatki militarne oczywiście powinny być dostosowane do naszej sytuacji, natomiast no niedopuszczalne jest, że o tych wydatkach dowiadujemy się z południowo-koreańskiej prasy, bo o tym, że Polska będzie zaciągać pożyczkę w Korei Południowej na zakup sprzętu wojskowego, dowiedzieliśmy się właśnie w taki sposób. Jak dla nas, w pewnym obszarze brakuje tutaj transparentności. Rząd PiS-u zadziałał, chociażby ustawa w obronie ojczyzny, przyjmowana na kolanie w momencie, kiedy wybucha wojna. No tak nie może funkcjonować w Polsce bezpieczeństwo militarne. No i naszym zdaniem tutaj trzeba zachować wyjątkową ostrożność, no i też ostrożność w przekazywaniu broni i sprzętu na Ukrainę, tak żeby nie odbywało się to kosztem polskiego bezpieczeństwa militarnego, zwłaszcza w takiej sytuacji i zwłaszcza w takim regionie i położeniu, w jakim znajduje się teraz Polska. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. I Aleksandra Gajewska wskazuje numer pytania. Czekamy na numerki. Co tam jeszcze zostało? Jest. Dziesiątkę poproszę. Dziesiątka. Cabeza de huevo. To już zastanawialiśmy, jak przeczytać. Właśnie. Tak. Jak jeszcze raz? Cabeza de huevo. Tak myślimy, że tak trzeba przeczytać, ale jeżeli jakiś internauta... Proszę się nie obrażać na nas. Proszę nie obrażać, jak źle przeczytaliśmy. Tak jest, ale pytanie, ono jest najważniejsze. Tak jest. Jak wobec przyjęcia w Polsce ogromnej liczby uchodźców z Ukrainy poradzić sobie z dostępnością miejsc w żłobkach i przedszkolach? Pani Aleksandra Gajewska odpowiada. No to jest ogromne wyzwanie, z którym powinien mierzyć się polski rząd, natomiast zostały te obowiązki od samego początku zepchnięte na samorządy. I ja, będąc szefową zespołu żłobkowego w Sejmie, organizowałam taką platformę, gdzie wszystkie te samorządowe instytucje wymieniały się informacjami pomiędzy sobą. Przede wszystkim bardzo ważna była dostępność. Bardzo ważne było to, by zaopiekować się tymi wszystkimi dziećmi, które trafiły tutaj do Polski, by ich integrować, by zapewnić im wszystkim jak najlepsze tutaj warunki. Byśmy mieli pewność, że wszystkie te dzieci zostaną zaszczepione, byśmy mieli pewność, że będą uczyły się języka polskiego, że ich mamy będą mogły wrócić do pracy i że wszyscy będą spokojnie mogli tutaj funkcjonować, znaleźć pomoc psychologiczną i kiedy będzie to możliwe i podejmą taką decyzję, będą mogli wrócić do swojego państwa. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy i teraz Mirosława Stachowiak-Różecka, Prawo i Sprawiedliwość. Poprosimy o wybór 19. Pytania. Pytanie numer 19. Tadeusz Rzet. Czy obywatel mógłby mieć możliwość wypisać się z ZUS-u? Czy nie powinno dać się obywatelom szansy zadbania o własną przyszłość samodzielnie? No tak, szanowni państwo, to jest jak z tymi ubezpieczeniami zdrowotnymi, z różnymi tego rodzaju pakietami. Wydaje nam się, że zawsze będziemy piękni, zdrowi i sobie w życiu świetnie poradzimy i w ogóle damy sobie radę również na starość. Życie jest, jakie jest, bywa różnie. Różnie ten los nas doświadcza i mówiąc krótko, Prawo i Sprawiedliwość jest zwolennikiem absolutnie solidarnego podejścia, takiego wspólnotowego do tego rodzaju spraw, do ubezpieczeń społecznych, do ochrony zdrowia, do emerytów, do opieki nad najsłabszymi, najstarszymi i po prostu absolutnie zgadzamy się i jesteśmy zdeterminowani, żeby to podejście było kontynuowane, czyli że wspólnota bierze odpowiedzialność i wspólnie troszczy się o tych najsłabszych. A takim rozwiązaniem de facto jest po prostu system ubezpieczeń społecznych i jak na razie nic doskonalszego w tym zakresie nigdzie na świecie nie wymyślono, czyli jakoś wspólnie po prostu składamy się na to, żeby tymi najsłabszymi się dzielić. Bardzo dziękujemy. To była runda numer 3, runda, w której to państwo zadawali pytania naszym uczestniczkom. Bardzo jeszcze raz dziękujemy, że przyszło ich tak dużo. No i nieuchronnie, powolutku, powolutku zbliżamy się do końca. Pora na rundę numer 4. Runda numer 4. No najprostsze zasady, jakie mogą być. Uczestniczki naszej debaty mają 90 sekund na swobodną wypowiedź, podsumowanie tego, co padło w tej debacie. Oddajemy im głos na ten czas. No i zaczynamy od Katarzyny Kotuli. Ta jedynka zobowiązuje. Zaczyna pani Nowej Lewicy. Drogie panie, ja chciałabym przede wszystkim zaapelować dzisiaj do was. To taki czas, jak mówi Strajk Kobiet, żeby zamienić parasolki, które miałyście na ulicach w 2016 i 2020 na długopisy. Idźcie na wybory, zabierzcie swoje siostry, zabierzcie swoje
matki, swoje przyjaciółki, swoje koleżanki. Wszyscy wiedzą, że o wyniku tych wyborów zdecydują kobiety i ta decyzja dzisiaj należy do was, ale wasz głos, każdy jeden pojedynczy, może zmienić bieg historii. 15 października może odebrać władzę rządom Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijcie sobie dzisiaj wszystkie te emocje, które czułyście w 2016 roku, w 2020 roku, które czułyście na ulicach. Ten gniew, ten bunt przeciwko temu, że panowie za was zdecydowali i chcieli za was zdecydować o waszym zdrowiu, ciele i życiu. Pamiętajcie o tym gniewie, pamiętajcie o tych emocjach. Idźcie na wybory, głosujcie na lewicę, głosujcie na opozycję demokratyczną. Zagłosujcie na państwo, które nie będzie wam mówiło, z kim macie żyć, kiedy, czy i ile macie mieć dzieci. Zagłosujcie na takie lewicowe państwo, które da wam gwarancję tego, że kiedy zajdziecie w ciążę, ale płód będzie uszkodzony, będziecie mogły tą ciążę przerwać, że będziecie miały gwarantowany dostęp do ginekologa, gwarantowany dostęp do antykoncepcji. Pamiętajcie, że kiedy będziecie chciały założyć rodzinę, my zbudujemy wam prawdziwie opiekuńcze państwo, które zagwarantuje wam dostęp do tanich mieszkań na wynajem, ale także sprawiedliwy dla was rynek pracy. Godną pracę, ale i godną płacę. Drogie kobiety, zabierzcie siostry, matki, przyjaciółki i idźcie na wybory. Bardzo. Wasz głos naprawdę ma znaczenie. Dziękujemy bardzo. Teraz pora na podsumowanie debaty. Pani Katarzyna Suchańska, bezpartyjni samorządowcy. 90 sekund, czas start. 28 listopada 1918 roku kobiety parasolkami uderzając w okna domu Piłsudskiego wystukały sobie prawa wyborcze. Teraz Polacy 15 października zadecydują o tym, jak wyglądać będzie Polska. Zachęcam do oddania głosu na bezpartyjnych samorządowców, którzy są gwarantem normalnej Polski. Za nami nie kryje się jedynie obietnica wyborcza normalnej Polski, ale konkretne postulaty. Wprowadzenia zerowego PIT-u dla wszystkich, co pozwoli Polakom zarobić nawet 15% więcej każdego miesiąca. Bezpłatna komunikacja miejska oraz regionalna. Bezpłatne i zdrowe posiłki dla dzieci w każdej szkole. A także zmniejszenie kolejek w służbie zdrowia oraz poprawa systemu służby zdrowia, w tym szczególnie psychiatrii dziecięcej. Jesteśmy nową formacją, ale pokazaliśmy już w samorządach, że potrafimy rozmawiać. Stać nas na kompromis i najważniejszy jest dla nas interes mieszkańców. I dla tego interesu, dla dobra Polek i Polaków, jesteśmy w stanie porozumieć się z każdą opcją polityczną. Bo najważniejsze jest to, by w naszym kraju było normalnie. Polacy, nie dajmy się oszukać obietnicom wyborczym niskich podatków, bo za nimi kryje się światopoglądowy Iran. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo i teraz czas na 90-sekundową wypowiedź pani Urszuli Nowogórskiej, PSL. Trzecia droga, prosimy bardzo. Będzie krótko, ale konkretnie. Szanowni Państwo, wszyscy żonglujemy sondażami, które pokazują ugrupowaniom politycznym mniejsze bądź większe poparcie społeczne. To Państwo 15 października dokonacie najbardziej wiarygodnego sondażu. Państwo wybierzecie tych, na których będziecie stawiać wszystkie swoje głosy, na których będziecie uważali, że są godni poparcia, że są godni zaufania. Ja reprezentuję trzecią drogę, Polskie Stronnictwo Ludowe również i Szymona Hołownię, Polskę 2050. Proszę Państwa o głos. Prosimy o głos dla tych ludzi, którzy są racjonalni, którzy chcą jedności społecznej i zgody społecznej, którzy chcą bezpiecznej Polski, właściwego zarządzania kryzysowego, którzy chcą mocnej i stabilnej gospodarki, mocnych przedsiębiorstw. Chcemy, aby trzecia droga była tą właściwą drogą. Dlatego, Szanowni Państwo, zastosujmy socjototnikę. 3, 2, 1. Trzecia droga, druga lista, pierwszy wybór. Bardzo proszę Państwa o głos. Bardzo dziękujemy. Dziękuję 30 bardzo. Sekund w zapasie, no tego się nie spodziewałam, mówiąc szczerze. Anna Bryłka, bardzo proszę, Konfederacja, 90 sekund na podsumowanie dzisiejszego spotkania. Szanowni Państwo, Konfederacja jest prawdziwą alternatywą dla PO-PiS-u. W kluczowych głosowaniach, takich jak 800+, 13 i 14 emerytura, piątka dla zwierząt, czyli tak naprawdę piątka przeciw rolnikom, niekonstytucyjne ustawy covidowe wprowadzające lockdown, bezprawne zamykanie firm, niszczenie polskich przedsiębiorców. Tutaj zawsze PiS i Platforma głosują tak samo. Nie ma żadnej różnicy programowej. Konfederacja
ma tutaj świetny program na te wybory w 2023 roku, Konstytucja Wolności, kompleksowy program dotyczący gospodarki, dotyczący bezpieczeństwa żywnościowego, bezpieczeństwa militarnego, w tym bezpieczeństwa granic. My jako jedynie opublikowaliśmy projekt i pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej. My jako jedyni proponujemy skuteczną i odpowiedzialną politykę wobec Unii Europejskiej. My jako jedyni głosowaliśmy przeciwko Funduszowi Odbudowy, który wprowadza unijne federalne podatki. Podatek od plastiku płacimy od 2021 roku. Fundusz Odbudowy, który jest również sfinansowany ze wspólnego unijnego długu, który Polacy będą spłacać do 2058 roku. Tutaj w tym programie również bezpieczeństwo energetyczne, Polska pełna energii, duże jednostki wytwórcze z węgla, z atomu, a także energetyka rozproszona, mieszkania tańsze o 30%, rozbicie monopolu NFZ, no a przede wszystkim Konfederacja utrzymała i pokazała przez ostatnią kadencję. Dziękujemy bardzo. I Aleksandra Gajewska, prosimy o podsumowanie debaty. Szanowni Państwo, już niedługo zadecydujemy o tym, w jakim będziemy dalej żyć w państwie. Czy będziemy żyć w państwie, w którym ktoś nam nakazuje i zakazuje? Będzie narzucona nam jedyna słuszna ideologia, która zajrzy do naszego mieszkania, naszej sypialni, do naszego łóżka, powie nam, co mamy wybrać, czy wolno nam o czymkolwiek w naszej sprawie decydować. Czy odbiorą nam szansę na rozwój, zabiorą nam jakiekolwiek perspektywy, czy dadzą nam poczucie stabilizacji w bezpiecznej Europie. Czy będą nami manipulować, jak pani posłanka, zadając mi pytanie o kwotę wolną od podatku, kiedy głosowanie na 38. posiedzeniu Sejmu dotyczyło całego Polskiego Ładu? Tak, będą. Będą to robić i będą to wykorzystywać. Ja chcę Polski równych szans. Polski, w której każdy z nas będzie mógł powiększyć swoją rodzinę, będzie miał finansowane in vitro, gdzie matka osoby z niepełnosprawnością nie będzie musiała błagać o pomoc, nie będzie musiała prosić o środki na rehabilitację, gdzie młodzi będą mieli mieszkania i będą mieli perspektywy, gdzie będzie dostęp do żłobków, gdzie kobiety nie będą bały rodzić się dzieci i będą miały perspektywę, że wrócą do pracy, gdzie kobiety będą miały dostęp do antykoncepcji, gdzie naprawdę będziemy mogli czuć się bezpiecznie i będziemy żyć w przyjaznym państwie, gdzie będzie poszanowanie dla prawa, gdzie będziemy wobec siebie tolerancyjni, uśmiechnięci. Mamy miliony powodów. Dziękujemy bardzo. Czas minął i... Mirosława Stachowiak-Różecka. W tej chwili, bardzo proszę, Prawo i Sprawiedliwość. 90 sekund na podsumowanie dzisiejszej debaty. Szanowne panie, ja bym was poprosiła o to, żebyście naprawdę spokojnie, sprawiedliwie oceniły te ostatnie 8 lat. Zobaczyły, jak zmieniało się wasze otoczenie dzięki Polskiemu Ładowi, jak wyrastały w waszych gminach, miasteczkach i wsiach nowe inwestycje, jak korzystały z tego lokalne wspólnoty. Zobaczcie, jak wzrastała wasza pensja, wasze wynagrodzenie, jak wzrastały emerytury waszych rodziców, jak zwiększyła się kwestia opieki medycznej, jak zwiększyliśmy jej finansowanie, co się poprawiło, jakie programy medyczne wprowadziliśmy. Obserwujcie to wszystko, podsumujcie, podliczcie, sprawdźcie na przykład, że dostałyście wyprawkę dla dzieci 800+ od stycznia, dotychczas 500+. Powiedzcie, ocencie to po prostu w swoim własnym domu, czy to rzeczywiście wpłynęło na wasze życie, czy je poprawiło, czy przez te 8 lat było wam po prostu lepiej. Jeśli tak, to po prostu pójdźcie, oddajcie głos znowu na Sprawiedliwość. Oddajcie głos na ugrupowanie, które jest wiarygodne, dotrzymuje słowa, które jest odpowiedzialne, które stawia na bezpieczną przyszłość Polaków, które stawia na wspólnotę solidarną, nie pozostawiając nikogo samemu sobie w żadnej sytuacji, na ugrupowanie, które po prostu dotrzymuje słowa. Bardzo dziękujemy. Mirosława Stachowiak-Różecka, Prawo i Sprawiedliwość. Tą wypowiedzią kończy, już niestety strasznie to zleciało. Zleciało, 90 bardzo. Minut, a jak zbicia strzelby. Kończy dzisiejszą debatę. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestniczkom dzisiejszej debaty i Państwu oczywiście przede wszystkim, naszym niezawodnym widzom, za to, że byli Państwo z nami. Zapraszamy na następne debaty, ale przede wszystkim zapraszamy na 15 października, prawda? Do wyborów, do urn. Zapraszamy do wyborów, urn. Trochę pomogliśmy Państwu podjąć decyzję pewnie, a jeśli nie, no to za tydzień kolejna debata. Nie mówimy jeszcze o czym, niespodzianka zostawimy. Jeszcze absolutnie nic nie powiemy. Proszę tylko pamiętać o tym, że
udział w wyborach to jest jedna z najwyższych form patriotyzmu. Proszę o tym pamiętać. Bardzo dziękujemy za dziś i widzimy się już niedługo rano, jutro 9:07 w Ekspresie Biedrzyckiej. Między innymi Tomkiem też na pewno Państwo spotkają w tym tygodniu jeszcze. Tomasz Walczak. Kamila Biedrzycka. Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.